Wielka kolejka, właściwie nawet wielkanocna kolejka, no wielka jak cała Wielkanoc, jak całe te święta, no już jest w tej chwili właściwie całościowo przeszłością, jest już czymś, co tylko możemy tylko wspominać, a możemy to wspominać nie tylko ze względu na to, że przez te święta Wielkiej Nocy przy rodzinnym stole mieliśmy możliwość oglądania meczów o 12:30, czy tam też późniejszych w Ekstraklasie, tych o 12:30 w szczególności, o czym powiemy sobie w dalszej części podcastu, ale zanim my tą wielką kolejkę, jak to można nazywać, wielką 26. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy sezonu 23-24 omówimy, to przedstawię siebie i gości. Witam Was w WSA Podcaście, jestem Michał Wawrzyniak, prowadzący tego podcastu. Ze mną są dzisiaj Janek, witam Cię Janek serdecznie. Cześć, witam. Jest z nami także Mateusz Wójcik, cześć Mati. Cześć, witam. A także jest z nami jak co tydzień zwyczajny kibic, witam Cię serdecznie zwyczajny. Również witam. No i na sam start zaczniemy sobie od meczu, który nam kolejkę zaczynał wyjątkowo. Nie było meczów w piątek, mecz pierwszy był już w sobotę, Wielką Sobotę o godzinie 12:30. Mecz w Częstochowie, mecz na stadionie niepokonanego do tej pory na własnym terenie Rakowa Częstochowa z Beniaminkiem, zespołem walczącym o utrzymanie, czyli Ruchem Chorzów. Pierwsza połowa dosyć wyrównana, nawet z lekkim wskazaniem na Ruch, wbrew wszystkim przewidywaniom. Mimo tego, że Ruch oczywiście w ostatnich meczach grał całkiem nieźle, to nikt nie oczekiwał, że będzie tak dobrze grał, jak nie przypomnę meczu z Rakowem. No nie przekuło się to jednak na większe konkrety. Ta, można powiedzieć, dominacja, ta lepsza gra. No bo momentami można powiedzieć, że Ruch nie wpuszczał nawet na własną połowę zespołu Rakowa, co było, no lekko mówiąc, dziwne, ale też można było się w sumie tego spodziewać, bo to Ekstraklasa. W 15 minucie dopiero, właściwie można powiedzieć, pierwszy atak Rakowa na dobrą sprawę i to od razu zakończony bramką, bo Ante Cernacz, podobnie jak w Kielcach, fenomenalnie uderzył lewą nogą, no może trochę gorzej, piłka po rękach Stipicy przeszła i właściwie można powiedzieć, że wpadła do bramki, był 1-0. Ruch starał się rozgrywać, jak mówiłem, wysoko na połowie przeciwnika. Raków miał parę sytuacji, parę możliwości do wyprowadzenia kontry, ale podania były niedokładne. Zarakło dokładności w podaniach najczęściej do Jebłacha, który już po przerwie zszedł z boiska, właśnie Ekwadorczyk, który ostatnio na zgrupowaniu reprezentacji Ekwadoru strzelił premierową bramkę dla drużyny narodowej. Tym razem no, nie zabłysnął już po 45 minucie, na boisku go nie widzieliśmy. Było to, jeżeli chodzi o sytuacje ciekawsze dla Ruchu, to m.in. Nowotny nie skorzystał z zbyt krótkiego podania Bergena do Kowacewicza. No i to właśnie można było powiedzieć, że to było tyle. Ruch po pierwszej połowie wyglądał naprawdę bardzo ciekawie, bardzo ofensywnie, tak jak wspomniałem, ale druga połowa to już było trochę tego przeciwieństwo i Toraków rzucił wyższy bieg, Toraków dominował, Toraków w końcu pokazał, że jest tym zespołem, który rzeczywiście jest tym z czubu, a Ruch jest tylko zespołem, który walczy o utrzymanie. Nie było tych ataków, nie były to ataki huraganowe, ale były bardzo dobre sytuacje, na przykład z bliska szedł Zwoliński. Ruch właśnie, no może trochę przesadzę, ale w drugiej połowie no nie istniał. Była jedna sytuacja, właściwie no tyle co jedna sytuacja, było parę tych sytuacji podbramkowych, ale zazwyczaj złą decyzyjnością popisał się Miłosz Kozak, który na boisko wszedł jeszcze przed końcem pierwszej połowy za kontuzjowanego Filipa Starzyńskiego. Często, kiedy dostała piłkę na prawym skrzydle, podejmował złe decyzje z dośrodkowaniem, które albo było niecelne, albo po prostu piłka została mu zabierana. To mi się wydaje, że jeden z gorszych meczów Kozaka w tym sezonie, mimo że już od pewnego czasu forma jest gorsza, dlatego zaczyna mecze na ławce rezerwowych. No ale też była okazja Daniela Szczepana, gol ze spalonego nieuznany, no i właściwie to było tyle, na co Ruch właściwie było stać, ale Ruch tego meczu nie przegrał. Raków pod koniec już można powiedzieć, że już myślał o tych trzech punktach, no już właściwie był tego pewien, a się okazuje, że w 90 bodajże 5 minucie dośrodkowanie z połowy boiska na głowę Szymona Szymańskiego, on zgrywa piłkę do Łukasza Monety, także rezerwowego, i było 1-1, dosłownie w ostatniej akcji meczu Ruch wyrównuje, zasłużenie wyrównuje, no bo jeżeli chodzi tak przez pryzmat całego meczu patrząc, to nie był to w ogóle zły mecz Ruchu, nawet mimo tego, że druga połowa wyglądała trochę gorzej niż pierwsza, nawet nie tyle co trochę gorzej, a znacznie gorzej niż pierwsza, umówmy się, ale też w takich momentach Ruchowi brakowało przepychania meczów tych gorszych, no ile właściwie można powiedzieć, nie, że nie tyle na jesień, co szczerze na wiosnę, nie brakowało właśnie przepychania takich
meczów, takich punktów, bo był na przykład takim jak w meczu takim jak z Wadomiakiem na Stadionie Śląskim, był zespołem lepszym, a tam 3 punktów nie wywoził, właściwie nawet można powiedzieć, że nie przyklepywał. Nawet to lepiej brzmi, no bo jak się gra na własnym stadionie, to się tych punktów, no co by nie mówić, nie wywozi. Tak czy inaczej, Ruch zdobywa punkt. Raków, oprócz tego, że Iwi Lopez wrócił na boisko po 11-miesięcznej przerwie, no bo to akurat było pozytywne wydarzenie w kontekście właśnie zespołu z Częstochowy, zespołu Dawida Szwargi, no to jednak przez cały pryzmat tego meczu no, nie można go oceniać inaczej niż negatywnie. Raków kompletnie zepsuł tą sprawę, zepsuł ten mecz, pokpił tą właśnie sprawę, mógł właśnie wyrównać stan punktowy ze Śląskiem Wrocław w tej chwili, nawet mógł ich przegonić, bo Śląsk zremisował, Raków ma 45 punktów, Śląsk 47 i mógł wejść na tą pozycję wicelidera, zbliżyć się do Jagiellonii Białystok. No ale okazuje się, że to nie było takie proste. Ruch postawił się bardzo mocno, Ruch postawił własne warunki, których Raków momentami nie umiał odeprzeć. No więc remis taki można powiedzieć, że poniekąd zasłużony, ale też i poniekąd nie, bo gdyby to się przechyliło na szale zespołu Ruchu, to też nie byłoby to uznane jako rzeczywiście jakąś gigantyczną sensację, patrząc właśnie przez to, jak w tym meczu prezentowała się drużyna niebieskich, która już za tydzień, nawet za niecały tydzień, zmierzy się z Puszczą Niepołomice w meczu o wszystko, więc te morale na pewno też w Ruchu wzrosły. A jak wy ocenicie spotkanie Rakowa z Ruchem? Może ty, Mati, zaczniesz na temat tego spotkania od swojej opinii. Oj, jest dużo kontrowersyjnych tez, które nie wydają mi się słuszne. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Miłosz Kozak zagrał jeden z lepszych swoich meczów i bardziej winię tutaj Nowotnego i Szczepana za to, bo ja na przykład doceniam fakt, że Kozak po raz pierwszy użył prawej nogi. To moim zdaniem jest już duże osiągnięcie. On nigdy nie używał prawej nogi w meczach Ruchu Chorzów. Teraz nawet dośrodkowywał z tej prawej nogi, więc widzę, że jakiś progres w jego grze jest. Moim zdaniem przynajmniej kilka tych dośrodkowań nie było złych, ale napastnicy trochę mi się nie podobali. I Nowotny, i Szczepan ostatecznie głównie dali walkę i poza tym, a no, to co ostatecznie zrobił Nowotny przy tej sytuacji z Berggrenem, to moim zdaniem jednak pewien skandal. Jeśli chodzi o Iwiego, jak już o nim wspomniałeś, to moim zdaniem jeszcze trochę poczekamy, być może nawet do przyszłego sezonu, zanim w ogóle on zacznie dobrze grać, bo szczerze mówiąc, on był słabym punktem od wejścia i nawet jeśli zagrał jedną całkiem ładną piłkę, to pod względem motorycznym, fizycznym wyglądał jeszcze bardzo daleko od optymalnej formy. Jeśli chodzi o piłkarza natomiast, który wyglądał na tego, który był w optymalnej formie, być może piłkarza meczu, Szymon Szymański. Świetny mecz ze środku obrony. Razem z Juliuszem Letniowskim trzymali środek i to były te dwie postacie Ruchu zdecydowanie najjaśniej błyszczące. Było to bardzo pozytywne, bo na przykład Robert Dado, który zwykle był pozytywną postacią, w tym meczu grał słabo. Starzyński nieprzypadkowo zszedł w 35 minucie i myślę, że Miłosz Kozak na mecz z Puszczą wyjdzie w pierwszej jedenastce, ponieważ to, co zrobił Filip Starzyński przez te 35 minut, to był absolutny dramat. Patrzeć się na niego nie dało, a to podanie, które chyba nawet krążyło odrobinę w social mediach, które poszło prosto w aut, na 8-metrowe podanie, które było zupełnie do nikogo i wyszło za linię boczną, chyba najlepiej podsumowało to spotkanie. Nie wierzyłem trochę, że to się uda, a zwłaszcza, że Łukasz Monet ze wszystkich ludzi strzeli gola, ale może to jest dobry sygnał, bo Moneta jest chyba osobą, która najbardziej zasłużyła za swoją pracę przez ostatni rok. Gdyż kiedy wchodził w ostatnim meczu z GKS-em Tychy, był naprawdę w złej kondycji. Widać było, że ma nadwagę, widać było, że to nie jest ten piłkarz, którego znamy jeszcze z Legii, czy jeszcze z pierwszych występów w Ekstraklasie w barwach Ruchu. Ale teraz, nawet jeśli nie domaga taktycznie, nie oszukujmy się, to jako impuls, jako zmiennik, jako dobry duch szatni jest wciąż bardzo istotną postacią i cieszę się, że to akurat on strzelił gola. Mam nadzieję, że to wreszcie będzie impuls, że to nie Ruch traci gola w końcówkach, jak z Koroną na jesień. Wiele bramek niestety tracili w końcówkach, aż nie chcę sobie wbijać więcej soli
z Jagiellonią zresztą też na jesień, gdzie tak naprawdę Jagiellonia nie była lepsza od ruchu specjalnie. I w końcu to ruch dał radę. Jeśli chodzi o Merz, puszczam. Sorry, teraz albo nigdy. Ostatnie szanse moim zdaniem, jeśli nie wygrają, to można spadać. Jeśli wygrają natomiast, to moim zdaniem mogą stać się, nawet będąc kilka punktów od utrzymania, cichym, czarnym koniem w walce o utrzymanie. Zwłaszcza, że ja naprawdę wierzę w to, że mecz z Widzewem będzie 3 punktami dla nich, a jak pójdzie pozytywna fala, to myślę, że oni mogą być taką rewelacją, takim Sunderlandem polskiej ligi w pewnym sensie, który wychodzi z zagrobu, chociaż nikt na to specjalnie nie czekał. No jest to kolejny mecz Rakowa, w którym mimo tego, że przeciwnik jest Beniaminkiem, jest drużyną, która gra w strefie spadkowej, no to na jego tle Raków nie potrafi zaprezentować się dobrze przez większość spotkania, no i po raz kolejny, trzeci raz z rzędu zremisuje. O ile jeszcze w drugiej połowie no rzeczywiście Raków dominował, no to pierwsza połowa w jej wykonaniu była naprawdę bardzo słaba. Chociaż i tak chwała im za to, że udało im się no chyba jedną sytuację taką klarowną no, wykorzystać. Właśnie no, nie tyle co klarowną, po prostu był to bardzo ładny strzał Czernasza, któremu dział scoutingu, przydział sportowy Rakowa pewnie może dziękować, że ewidentnie odpalił się z formą, choć jeszcze nie ma bardzo wielu braniach na swoim koncie, no to można powiedzieć, że jest chociaż połową napastnika, który wcześniej Raków nie posiadał praktycznie wcale i trochę kryje ten błąd, którym było nieściągnięcie napastnika kolejnym okienku z rzędu, takiego pierwszoplanowego. Natomiast ruch, mimo tego, że tak jak wspomniałem, pierwsze 45 minut no, prezentował się lepiej, to również nie okraszył tego zbyt dużą ilością sytuacji. Najlepsza to też wspomniana już sytuacja wynikająca właściwie z błędu zawodnika Rakowa, gdzie Berggren podawał do Wladana Kowaszewicza, no ale zrobił to zdecydowanie zbyt słabo. Nowotny to przejął, tylko że robił to już na ślizgu i przyjmując tą piłkę, jednocześnie wypuścił sobie ją tak daleko, że no, Kowaczewicz już był w stanie ją złapać. W drugiej połowie Raków miał już więcej sytuacji, przeważał, ruch był w większości zamknięty na swojej połowie boiska. Chociaż mimo tego nam też Tipi sam musiał interweniować tak naprawdę tylko raz przy strzale Berggrena, który udało mu się wybić. Poza tym Raków miał jeszcze sytuację z Wolińskiego, który mijał już Typica, ale uderzał chyba za wcześnie i nawet nie trafił w światło bramki. No i jeszcze pod koniec meczu można ewentualnie wspomnieć, że Iwi Lopez, który w końcu wraca na polskie boiska po kontuzji, mógł mieć asystę, ale ostatecznie po jego podaniu w pole karne do piłki nie doszedł jeden z zawodników Rakowa. No ale ruch, mimo tego, że był zdominowany, to wysłał sygnał ostrzegawczy, że przy takim rezultacie jeszcze powalczył jakiś punkt. Tym sygnałem była nieuznana bramka Szczepana. No a to, co wtedy nie zostało uznane, no to wróciło później, bo w ostatniej akcji meczu po rzucie wolnym sprzed pola karnego fatalne zachowanie zawodnika Rakowa i kryli Szymańskiego. Ten zgrał głową do Łukasza Monety, ten pięknie uderzył z powietrza i dał ruchowi remis. Czy zasłużony, czy nie, to można się spierać, ale no, Raków w pewnym sensie prosił się o to, bo mimo z dominacji nie wykorzystał swoich sytuacji, której i tak nie wypracował sobie zbyt wielu. No a ruch dzięki temu remisowi na pewno będzie jeszcze patrzył z jakimś optymizmem w przyszłość, że tu jeszcze nie wszystko jest stracone, tym bardziej, że jeden z bezpośrednich rywali, czyli Korona, no swój mecz przegrała, puszcza swojego też nie była w stanie wygrać. Natomiast Raków przy tym, że czołówka, może nieśmiało chyba powiedzieć, że zaczęła się ogarniać z formą i przede wszystkim zaczęła punktować, bo aż 3 zespoły z pierwszej szóstki w tym co wygrały, no to może ta strata punktów ich trochę
kosztować, no ale jeśli nie jesteś w stanie wygrać w żadnym z trzech Beniaminków, no to ewidentnie coś jest nie tak, a w Rakowie sporo rzeczy, jak już wielokrotnie to mówię ja czy inni, no coś jest, coś nie działa poprawnie. I ten mecz jest tego dosyć dobrym przykładem. Raków traci punkty na własne życzenie, a Ruch ten punkt musi szanować i będzie, tak jak już wspomniałem, z optymizmem patrzył na następne parę kolejek. Ja chciałem jeszcze poruszyć jeden temat w kontekście Ruchu Chorzów, jeżeli chodzi o to spotkanie, ponieważ w składzie niebieskim, w składzie zespołu Janusza Niedźwiedzia dokonana została jedna taka nieoczekiwana i może dziwna, na pewno nie dziwna, patrząc na to, jak Soma Nowotny, o którym powiemy sobie zaraz trochę szerzej, prezentował się w ostatnich spotkaniach, ale dziwna pod względem takim, że na ławce zasiadł Daniel Szczepan i nie był to powód żaden, jeżeli chodzi o uraz, właśnie nie było to spowodowane urazem, żadnym ani większym, ani mniejszym, nie było to też spowodowane jakimś przemęczeniem Szczepana, tylko po prostu była to zmiana taktyczna, zmiana po prostu taka wynikająca z samej zmiany, też można powiedzieć, bo myślę, że też tak jak Janusz Niedźwiedź mówił w wywiadach przedmeczowych i na konferencji prasowej, były trenowane warianty gry z dwoma napastnikami, ale Daniel Szczepan jako ten półprawy napastnik, jak to można rzec, ten prawy napastnik bardziej brzmi lepiej, to nie prezentował się podobno zbyt dobrze i nie czuł się zbyt komfortowo, także postawił w tym meczu na Węgra, na byłego piłkarza klubów z Bundesligi, trener Niedźwiedź. I jak to wypadło? No była ta jedna sytuacja, o której wspominaliśmy, gdzie nie przejął podania Berggrena w odpowiedni sposób, nie wykorzystał tego prezentu, jaki Berggren chciał najprawdopodobniej na święta sprezentować piłkarzowi z Chorzowa. No ale poza tym to nie był to chyba jakiś wybitny występ. Więc no, chciałem Was zapytać o to, jak oceniacie występ Nowotnego i czy rzeczywiście warto było dawać jemu szansę od początku kosztem Szczepana w tak ważnym meczu. Oczywiście dla Ruchu mecz z Puszczą jest ważniejszy, ale wątpię, żeby Szczepan jakoś bardzo mocno musiał po przerwie na kadrę odpoczywać, żeby na ten mecz był w pełni dyspozycji. Wiadomo, że też wynikało bardziej ze względów taktycznych, czy też bardziej po prostu ze względów sprawdzenia Nowotnego od początku, po tym jak w ostatnim spotkaniu z Górnikiem zaprezentował się całkiem nieźle. Ale mimo tego, jak oceniacie występ Nowotnego i czy ten wybór kosztem Szczepana był rzeczywiście trafny? Czy jednak to były napastniki KS-u Jastrzębie, czy Śląska powinien zacząć od początku? Dobre pytanie. Kto powinien zacząć od początku, tak idąc od końca? Trudno powiedzieć. I może łatwiej będzie to przeanalizować, patrząc na całe spotkanie. Nowotny trochę grał podobnie do Szczepana, też walczył. Ma na pewno plus taki, że ma trochę lepsze warunki fizyczne, co daje mu pewną przewagę. Jeśli chodzi o mecz, to obaj moim zdaniem prezentowali się tak, jak mogli w tych warunkach, które ze względu na to, że po prostu, no nie oszukujmy się, obrona Rakowa to jest jedna z trudniejszych obron, przynajmniej teoretycznie do przejścia. Wiem, że w tym sezonie to może nie jest już tak oczywiste, ale przynajmniej zazwyczaj jednak było tak, że to nie była taka prosta obrona do przejścia. No to niestety tutaj obrońcy byli na tyle skuteczni, że obaj napastnicy nie mieli za bardzo jak rozwinąć skrzydeł. Szczepan oczywiście doszedł do tej sytuacji, w której był na spalonym, ale szczerze, obaj napastnicy nie dali mi jakichś szczególnych argumentów i myślę, że trenerowi też myśleć o tym, żeby postawić na jednego kosztem drugiego. Jeśli miałbym iść w jakieś bardzo dziwne argumenty, to o ile dobrze pamiętam, był sparing między Ruchem a Puszczą jakiś czas temu i Ruch wygrał ten sparing 5-2, a dwa gole strzelił w nim Daniel Szczepan. Także jeśli chcemy patrzeć pod tym względem, w sensie niedawno, nie wiem czy on nie był jeszcze w czasach pierwszoligowych, ale jeśli chcemy patrzeć na takie argumenty, to Daniel Szczepan mógłby dostać szansę. Jeśli jednak Ruch myśli o graniu w powietrzu, to wydaje mi się, że Soma Nowotny mógłby być lepszą opcją na start. Więc myślę, że postawi na Nowotnego, ale to jest bardzo mocne 50-50 tutaj.
bo obaj nie dali mi tak naprawdę wiele do pracy, obaj mieli jedną sytuację związaną i obaj tak walczyli, biegali, czerpali się. Szczepan nawet tyle co zwykle nowotny, więcej niż bym się spodziewał, ale obaj byli tacy dość nijacy. Zgodzę się, że to była decyzja co najmniej kontrowersyjna. Czy się opłaciła? No, ciężko powiedzieć, bo nowotny jedne, czym się zapisał, to no, to jedyna sytuacja w ruchu z pierwszej połowy, gdzie no, po podaniu Bregla nie przyjął tej piłki w odpowiedni sposób, przez to nic z tego większego nie wynikło. Natomiast jego oponent, czyli Daniel Szczepan, pomijając bramkę zespalnego, no, który mimo tego, że jest to warte zauważenia, no to jednak w protokole meczowym to nawet nie będzie zapisane oczywiście jako strzał. No, także można powiedzieć, że wypadli porówno, natomiast żaden z nich nie wypadł jakoś bardzo dobrze. Natomiast nie zdziwię się, jeśli na następną kolejkę już do pierwszego składu wróci Daniel Szczepan, no bo jednak on przez większość sezonu w niektórych meczach trochę ciągnął ruch za uszy. No a nowotny, no, mimo tych meczów oczywiście o wiele mniej, bo przyszedł dopiero zimą, no, więc nie miał zbyt wielu sytuacji, żeby udowodnić swoją ewentualną wartość. Natomiast myślę, że Szczepan właśnie ze względu na to, jak się wcześniej prezentował, no że z tej dwójki to on powinien wyjść w pierwszej jedenastce i wydaje mi się, że trener nie gdzieś podejmie taką samą decyzję. Także my po omówieniu spotkania ruchu z Rakowem przechodzimy do kolejnego spotkania, przechodzimy w temat meczu, który zamykał nam tą kolejkę, właściwie zamykał nam zmagania weekendowe, bo mecz Gubnika Zabrze z Legią Warszawa, mecz sąsiadów w tabeli, mecz o coś, to teraz będzie ten mecz, o którym sobie szerzej porozmawiamy, i to był w pierwszej połowie przynajmniej taki mecz walki, mecz toczony w środku pola, taki mecz zamknięty, którego przyjemnie się jakoś bardzo nie oglądało. Właściwie Gubnik miał 3 strzały, Legia 5, z czego 2 celne. To już samo mówi za siebie, że ten mecz jakoś wybitny nie był. Jeden z nich wylądował w siatce, bo po sytuacji, kiedy Kapralik nie utrzymał piłki, przegrał z Jubim Ribeiro walkę o piłkę, stracił ją, przejął ją najlepiej dysponowany tego dnia piłkarz, licząc oba zespoły, czyli Jurgen Alitim, gdzie on pobiegł z nią trochę na lewym skrzydle, pod parę metrów zdobył i właściwie można powiedzieć, bardziej go pochwalić za przegląd pola niż dobre podanie, no bo to było takie podanie wzdłuż pola karnego do Pekarta, które Rafał Janicki powinien przeciąć, no ostatecznie nie przeciął, mimo tego, że wyglądał na tle obrony Górnika bardzo dobrze, to jednak w tej sytuacji pojedyncze się nie popisał i przez to Górnik przegrywał. I dopiero w drugiej połowie jakoś ta gra nam się rozkręciła, Górnik zaczął atakować, najpierw wywalczył rzut karny wykorzystany przez Enalego, chwilę później do strzału dochodzi m.in. Kapralik i tak naprawdę do momentu doznania kontuzji przez Podolskiego, nie wiadomo jak ona jest poważna, ale na tyle poważna, że musi praktycznie od razu z boiska zejść, no to Górnik był od Legii zespołem lepszym, ale chwilę później już zespół wojskowy, zespół z Warszawy wrócił do tego, co w pierwszej połowie prezentował tak połowicznie, wrócił tak już na dobre i można było powiedzieć, że to właściwie był najlepszy mecz Legii w tym roku, tak czysto piłkarsko, no bo rzeczywiście byli od Górnika zespołem moim zdaniem lepszym. W pierwszym kontakcie z piłką gola szczelił Bartosz Kapuska, który zastąpił Pekarta. W dalszym fragmencie meczu też świetną solową akcję Marka Guala. Normalnie taką akcję, jakbyśmy oglądali Guala w koszulce Jagiellonii, a nie w koszulce Legii. Wziął na zamach bodajże nawet 3 obrońców, przedryblował, wystawił piłkę do niepilnowanego Josue i on zdobył bramkę na 3-1, podwyższył prowadzenie, które już nie zmalało, wynik się nie zmienił. I tą wygraną, tym przełamaniem Legia powoduje, że na dobre zrobił się ogromny ścisk w ścisłej czołowej szóstce. I pokazuje to też ten mecz, że Legii skreślać, jeżeli chodzi o walkę o najwyższe cele, no nie można. I mimo tego, że forma jest delikatnie gorsza niż była właśnie w okolicach sierpnia czy września, to dalej Legia ma na tyle jakości, żeby
tej lidze walczyć o najwyższe cele. Co o tym meczu sądzicie? Myślę, że ty, Janek, ze swoją opinią możesz zacząć nam podsumowanie tego spotkania. Tak jak mówisz, Legii nie należy jeszcze skreślać, a co najmniej przez kolejny tydzień, gdyż w przyszłej kolejce czeka nas spotkanie hitowe z Jagiellonią na Łazienkowskiej. I jeśli Legia ten mecz wygra, zrobi się 4 punkty straty do Jagiellonii. I na 7 kolejek przed końcem może tam jeszcze być jak najbardziej ciekawie, mogą tam jeszcze te popularne sceny zadziać. Natomiast jeśli Legia tego meczu nie wygra, to myślę, że już jest pozamiatany, jeśli chodzi o kwestię mistrzostwa. Myślę, że tutaj Jagiellonia może tego nie wypuścić do końca, być może Śląsk powalczy, być może Lech się włączy do walki. Ale na ten moment Jagiellonia jest dla mnie drużyną, która gra w najciekawszą piłkę. I nie widzę tutaj pola do za bardzo potknięcia się podczas tych przyszłych meczów. A co do samego meczu, to ja bym wyróżnił przede wszystkim Elitima. To był jego najlepszy mecz w tym sezonie. Grał tak, jak oczekiwano od niego wcześniej, czyli odważnie potrafił pobiec pomiędzy dwóch rywali, potrafił zagrać jakąś piłkę taką niekonwencjonalną. Wcześniej Elitim przypominał kogoś takiego, który bał się podejmować ryzyka, który bezpiecznie zagrywał do Josue na przykład, który był obok, a wczoraj faktycznie grał tak, jak oczekiwano od niego od samego początku, tak jak wypowiadali się przed jego transferem kibice jego poprzedniego klubu, że faktycznie ten piłkarz potrafi takie rzeczy z piłką robić i wczoraj to udowodnił. I mam nadzieję, że jest to dopiero początek i zacznie grać tak cały czas, że nie będzie uzależniony tylko od tego, że obok niego biega Josue i zobaczymy za tydzień. Być może był to tylko jeden taki mecz, być może potwierdzi to mecz z Jagiellonią, ale tak czy inaczej wyróżniłbym go tutaj i jest dla mnie jak najbardziej MVP tego meczu. A co do samego przebiegu spotkania, to Legia kontrolowała jak najbardziej spotkanie. Owszem, te pierwsze 15 minut drugiej połowy, no tam robiło się gorąco. W pierwszej połowie Legia miała jeszcze tam dwie sytuacje takie stuprocentowe, gdzie powinna wyjść na prowadzenie już w trzeciej minucie, powinna potem podwyższyć prowadzenie za wprawą Ribeiro. Natomiast tak się nie stało i wydawało się, że ten mecz już wychodzi pod kontroli do tej 60 minuty. Zrobiło się 1-1, ale wejście Bartosza Kapustki, błyskawiczne odwrócenie wyniku i kontrolowanie przebiegu do końca meczu. Powiem szczerze, że ten mecz bardzo mnie rozczarował, jeśli chodzi o dyspozycję Górnika Zabrze, bo spodziewałem się, że postawią legionistom zdecydowanie cięższe warunki. Z kolei natomiast Legia zaprezentowała się spodziewanie dobrze. No, mimo tego, że ostatni mecz z Piastem udało się wygrać, no to nie oszukujmy się, Piast nie jest drużyną, która jest w dobrej formie, a tu grali drużynę, która jest pierwsza czy druga w tabeli za ten rok. I to trzeba sobie powiedzieć, że był to mecz wygrany całkowicie zasłużenie. W pierwszej połowie mieli kilka sytuacji, właściwie już bodajże w piątej minucie z absolutną setkę miał Morishita, no ale wykończył ją bardzo źle. Bramkę udało się w końcu po długiej przerwie strzelić Pekartowi i miał sytuację Yuri Ribeiro, który pobiegł lewą flanką, ale uderzył tak, że Bielice był w stanie to wyjąć. Górnik nie wypracował sobie właściwie żadnej sytuacji, ale udało mu się wyrównać po przerwie, bo przez pierwsze 10 czy 15 minut grali lepiej niż przez całą pierwszą połowę i udało mi się wyrównać po rzucie karnym, pewnie wykonanym, który padł po zagraniu ręką Pankowa, który właśnie piłka została trafiona przez innego zawodnika Legii, który główkował w jego kierunku, więc był to karny dosyć pechowy, wręcz absurdalny. I Górnik miał jeszcze sytuację, po której bronić musiał chładną strzał Czyżna i można powiedzieć, że stanął na wysokości zadania. Natomiast to w sumie byłoby na tyle, bo Górnik do końca tego momentu chwilowej przewagi nie wykorzystał i udało się Legii dosyć szybko to prowadzenie odzyskać za sprawą
Kapustki, który już w pierwszym kontakcie z piłką strzelił bramkę po dobitce strzału Josue. No a później no, masterclass Marka Guala, który w końcu pokazuje, że no, jest piłkarzem, który no, za coś do Legii trafił i że jest w stanie naprawdę grać dobre mecze, no, bo obronę Górnika poprzekładał jak amatorów. Do kompletu to brakowało tylko, żeby wjechał z tą piłką do bramki, ale przytomnie ją wyłożył do Josue, a ten już zamknął mecz. Później jeszcze Górę próbował strzelić bramkę numer 4, ale no, trochę przekombinował i nawet nie udało mu się oddać z tej sytuacji strzału. Legia zmniejsza dystans do czołówki, o ile punktów do Jagiellonii nie odrobiła żadnych, bo oni także wygrali swoje spotkanie, no to odrobili 2 punkty do Śląska, do Lecha, do Rakowa. I ta strata do podium to już jest tylko ledwie punkt, gdzie co bywa absurdalnie w porównaniu do tego, gdzie jeszcze 2-3 tygodnie temu była Legia też, jeśli chodzi o opinię jej kibiców, no ale tabela jest tak płytka, że tak spłaszczona, że no, właściwie 2 mecze już można do tej, czy do tego podium na minimalny dystans podejść. A Górnik no, zawiódł, nie oszukujmy się, Legia nie jest w dobrej dyspozycji, a mam wrażenie, że wyszli na ten mecz trochę za bardzo bojaźliwi, tak może trochę przestraszeni Legii, bo naprawdę w drugiej połowie, na samym początku pokazali, że oni są w stanie Legii zagrozić, udało się strzelić bramkę, ale to trwało też za krótko, żeby o czymkolwiek tutaj myśleć. Paru piłkarzy w Legii zagrało naprawdę dobrze, warte występy są wyróżnienia przede wszystkim wspomnianego Elitima, ale również Josue, Kapustki głównie za tą bramkę, czy Marka Guala i był to naprawdę dobry występ Legii, choć jak mówiłem na samym początku, dosyć niespodziewany. Ja może tutaj odrobinę dam inną perspektywę, gdyż obaj się skupiliście dość mocno, co oczywiste, na zwycięzcach, więc chciałbym popatrzeć też na to ze strony drużyny pokonanej Górnika. Zacznijmy od podstawowego faktu, że przynajmniej od meczu z Lechem widać oznaki zmęczenia ze strony Górnika. Mecz z Lechem był okej, ale jednak było widać, a po pierwsze duży respekt, po drugie to, że Górnik ma problemy z odkręceniem się i znalezieniem czegoś, szczególnie przeciwko drużynom, które też niekoniecznie będą grały radosnej piłki. Bo mecz z Jagiellonią też dlatego był dla Górnika tak dobry, że Jagiellonia nie będzie i nie stała w własnym polu karnym, a nie będzie stała nisko, nie będzie aż tak zdyscyplinowana i będzie bardziej pozwalała Górnikowi na granie swojej piłki. Natomiast i Lech, i Legia jednak mają odrobinę inną filozofię i naszej podeszły do tego meczu i zwłaszcza mecz z Legią w pewnym sensie był dopracowaniem tego, co rozpoczął Lech. Mecz z Ruchem teoretycznie wygrany, ale nie oszukujmy się, każdy kto patrzył na to spotkanie wie, że Górnik nie powinien tego meczu wygrać, gdybyśmy oceniali jakość gry. Górnik grał bardzo słaby mecz, jednakże 2 czy 3 piłkarzy Ruchu nie dało z siebie tego, co powinni zwykle dawać. A w tym meczu to 2 czy 3 piłkarzy Górnika nie dało z siebie to, co zwykle powinni dawać. Erik Janża, gdybyś tworzył Wawrzyn antyjedenastkę kolejki. Erik Janża myślę, że zrobiłby wielkie osiągnięcie, jakim jest wypchnięcie piłkarza ŁKS-u z linii defensywnej. Naprawdę, to co zagrał Erik Janża w tym spotkaniu, to był absolutny dramat. W pierwszej połowie nie wiem, czy miał 2 dobre podania. No, jednego zresztą też sobie nie przypomnę. W drugiej połowie, kiedy już wydawało się, że będzie trochę lepiej. Bramka na 2-1 rozpoczęła się, o ile mnie pamięć nie myli, właśnie od tego, że... Albo ta pierwsza bramka zaczęła się od tego, że on złamał linię. Chyba ta druga się zaczęła od tego. W każdym razie... Najważniejsze jest to, że chyba przy tej drugiej bramce to on był najbliżej Bartosza Kapustki. On nie był do asekuracji. Cały mecz grał bardzo słabo i gdyby nie był kapitanem, myślę, że zszedłby w przerwie i szedłby Michal Sipi. To też jest irytujące, że Górnik ma kasowego zmiennika na tę pozycję, a niestety Erik Janża grał. Adrian Kapralik też zagrał bardzo słabo ze swojej strony i bardzo irytował w tym spotkaniu. Oczywiście bramka pierwsza dla Legii to też jest w dużej mierze jego zasługa i tego, że zamiast grać dalej postanowił szukać faulu, ale ogólnie
brakowało z jego strony dobrych zagrań i Górnik bym powiedział, że kontynuował swoją drogę, która była widoczna już od kilku ostatnich meczy. I w tym momencie tak naprawdę Jan Urban nie ma już żadnej presji. Teraz Górnik jest już w tym bezpiecznym ciepełku, którym jest też Stal Mielec i chyba Zagłębie Lubin, gdzie grasz już o nic. W tym momencie Górnik ma już spokój. W tym momencie Górnik może myśleć o tym, jak nadrobić szybko 1000 minut. Zakładam, że Norbert Barczak i Kamil Lukoszek znacznie częściej będą pojawiać się na boisku w najbliższych kolejkach. Także myślę, że to koniec poważnego sezonu z ich strony. Jeśli chodzi o Legię, no to zagrali przyzwoity mecz. Ja tutaj mógłbym tylko powtórzyć pochwałę na cześć Elitima, gdyż zagrał świetny mecz i on tutaj był zdecydowanie najlepszą postacią. Zresztą Szymon Czyż po wejściu z przerwy miał być poniekąd Elitimem Zabrza. Problem polega na tym, że Czyż to nie Elitim. Jednak widać było dysproporcje, różnice klas. Gual oczywiście zrobił bardzo ładną akcję bramkową. Zastanawiam się, jak się to wydarzyło, że obaj środkowi górnicy, obrońcy Górnika się poślizgnęli w jednej akcji, praktycznie w jednym momencie. To jest jedna z najbardziej absurdalnych rzeczy. To na własnej murawie. Zastanawiam się, dlaczego po prostu. W Górniku tak naprawdę tylko Daniel Bielica stanął na wysokości zadania. Kilka dobrych momentów miał Krystian Szcześniak i jeśli kogoś w obronie Górnika miałbym wyróżnić za ten mecz, to raczej Szcześniaka. No ale cóż, po sezonie dla Górnika i tyle właściwie. Teraz mogą już się skupiać na przyszłym sezonie i szukaniu planu na siebie na przyszły rok, aby w ogóle nie było znowu tak, że na początku A, nie wiedzą kim grają, B, nie wiedzą jak grają, C, nie wiedzą właściwie na czym stoją i znowu będziemy czekać 2 miesiące, dopóki wielka maszyna Jana Urbana zacznie znowu grać orkiestrę. Może anty jedenastki układać, jeżeli chodzi o tą kolejkę, nie będziemy, ale jeżeli chodzi o taką jedenastkę kolejki najlepszych zawodników, to wydaje mi się, że Yuri Ribeiro za spotkanie w Zabrzu mógłby taką nominację od nas dostać, a na pewno musimy sobie o jego występie z wczoraj, kiedy wy tego słuchacie, sprzed wczoraj, porozmawiać, ponieważ Yuri Ribeiro był od kiedy tylko zaczynał swoją karierę piłkarską, kiedy stawiał pierwsze kroki w Akademii Benfiki Lizbona, to zawsze grał jako lewy obrońca, jako klasyczny lewy obrońca, nawet bardziej taki z takimi inklinacjami ofensywnymi. Też do Legii przychodził jako wahadłowy, jako zastępca Filipa Mladenowicza po wielu występach w Championship, w Nottingham Forest, po właśnie występach w Benfice jako lewy obrońca bądź lewy wahadłowy. Też przez ostatni rok Kostaruniajc grał nim jako stoper, jako półlewy stoper. I o dziwo, czy też o dziwo, bardziej bym powiedział, że on się tej roli sprawdził i długo się sprawdzał jeszcze na początku tego sezonu. Do pewnego momentu, kiedy Legia była w tej świetnej formie z września, kiedy pokonywała Aston Villę, kiedy kwalifikowała się przede wszystkim do Europy i wygrywała w lidze z każdym praktycznie, kto tylko na jej drodze się pojawił, to Ribeiro był najlepszym obrońcą Legii w tamtym czasie, był jej najjaśniejszym punktem. No bo zmieniło się to w pewnym momencie, w tym momencie właściwie, kiedy Legia zapała ten dołek, kiedy był ten październik, przyszedł listopad i Legia zaczęła przegrywać mecze takie jak ze Stalą Mielec między innymi u siebie. No i w tym momencie Ribeiro już nie był tak bardzo pożądany jako ten środkowy obrońca, jako ten lewy środkowy. Po odpadnięciu Legii z Ligi Konferencji tym bardziej już nie ma konieczności takiej dużej rotacji w składzie co mecz, więc o ile może zagrać tam Capuadi, Burch, to dużo kibiców Legii domagało się powrotu Ribeiro na wahadło, gdzie jeszcze kiedy był Filip Nadanowicz w klubie i Legia gra w Lidze Europy, to Ribeiro tam mocno zawodził. Tymczasem on wchodzi i jest jednym z najjaśniejszych punktów Legii na boisku, więc trzeba sobie powiedzieć jasno, że ta podobna zmiana pozycji dla Ribeiro wyszła dobrze. Jak wy oceniacie występ Ribeiro na lewym wahadle i czy rzeczywiście to jest taka teraz jego nominalna pozycja? Czy to jest zawodnik, który na ten środek obrony jeszcze wróci i będzie zawodnikiem, który będzie na tym środku obrony grał na odpowiednim poziomie, bo mi się wydaje, że może tak już nie być. No i ten mecz trzeba powiedzieć sobie, że był bardzo dobry w jego wykonaniu. Więc jak oceniacie występ Portugalczyka? Ribeiro zawierał przede wszystkim całkiem niezły mecz. Nie popełniał żadnych takich rażących błędów, które mogłyby
spowodować m.in. stratę bramki, ewentualnie sytuację dla Górnika. Mógł oczywiście mieć też gola na swoim koncie. Powinien się zachować lepiej, gdy stanął oko w oko z Danielem Bielicą, ale też nie uważam, że powinniśmy deprecjonować jego cały występ przez tą sytuację, tak jak ma to miejsce wśród opinii publicznej na Twitterze. Wspomnijmy sobie, że Górnik to przecież jest jedna z najlepiej punktujących drużyn na wiosnę, a sam Ribeiro na ich tle zagrał mecz bardzo przyzwoity. I tak jak mówię, nie popełniał błędów, które mogłyby mieć negatywne skutki. Był to jeden z jego lepszych meczów w tym sezonie i był bardzo pewnym punktem drużyny. I co jeszcze warto podkreślić, był to jego mecz na wahadle, kolejny w tym sezonie, w którym się wyróżnił. Podobnie jak w pucharach zagrał z AZ czy z Ordabasami na wahadle i miał tam też swoje liczby. Z obiema tymi drużynami strzelił bramkę, też zapisał się jako ktoś, kto pomógł drużynie, który rzeczywiście poza dawaniem tych liczb dał też pewność w drużynie. To oczywiście nie było w poprzednim sezonie takie oczywiste, bo Ribeiro w poprzednim sezonie został przesunięty na środek obrony, na ten dokładnie lewy środek obrony i grał tam naprawdę bardzo nieźle. Był bardzo pewnym punktem drużyny. Było właściwie jasne, że on już tej pozycji nikomu nie odda, że jest pewny na niej, że Kostaruniaj wymyślił mu dobrą pozycję, ale jednak w tym sezonie role się odwróciły i te jego mecze na wahadle sprawiają, że Juri może się wpisywać do protokołu meczowego jako osoba, która dała coś ekstra drużynie. To oczywiście nie było kiedyś takie oczywiste. No i niezły występ Portugalczyka. Na pewno będzie na nim ciążyć ta sytuacja, która mogła podwyższyć prowadzenie Legii, no ale jest to mimo wszystko obrońca, więc no, ofensywa nie należy do jego obowiązków, natomiast no, jest to zawodnik, który ma takie ciągoty do ataku. Występ solidny, bez może dużych fajerwerków, chociaż z drugiej strony piłkarze Górnika nie dali się defensywie Legii poza tą sytuacją z karnym, którą właściwie Legia sprokurowała sobie sama i tej sytuacji Czyża, no to nie dali zbyt wiele do okazji do popisu defensorom z Warszawy, ale był to występ dobry i no, Ribeiro potrzebuje takich meczów, bo był to przez długi czas najpewniejszy moim zdaniem defensor w Legii, ale w ostatnim czasie coś w jego przypadku przestało funkcjonować i no jak musi wrócić do formy, bo zarówno on, jak i cała Legia tego potrzebuje. Myślę, że jeśli chodzi o Ribeiro, no to samo spotkanie było naprawdę bardzo dobre i wspominałem o tym, że Kapralik był jednym z najgorszych piłkarzy Górnika, patrząc, że Ribeiro i Kapralik rywalizowali bezpośrednio ze sobą, to też daje bardzo dobre świadectwo Juriemu Ribeiro, gdyż Kapralik wielokrotnie w tym sezonie dawał się w znaki obrońcom najróżniejszych drużyn. Jeśli chodzi o to, czy jest lepiej z jego przypadku grać jako półlewy, czy jako wahadłowy, myślę, że tu jest problem, że być może byłby najlepszym piłkarzem na obu pozycjach. Gdyż zarówno Kun, jak i Burch, czy ktokolwiek zagra na pozycji półlewego wahadłowego, czy półlewego obrońcy środkowego, będzie prawdopodobnie w większości meczów od Ribeiro gorszej. Tutaj dochodzimy do klasycznej sytuacji, gdzie jest większa potrzeba. W tym meczu zdecydowanie potrzeba chwili nakazała, by Ribeiro grał na wahadle. Gdyby Legia miała lepsze wahadła niż środek obrony, myślę, że wtedy lepiej byłoby, aby grał tak jak grał wcześniej na półlewym. W tym momencie trudno mi nawet powiedzieć, gdyż ani Kun, ani Czybur, Kapłady, Pankow, szczerze mówiąc, nikt nie wzbudza we mnie wystarczającego zaufania, żeby grać. I to jest pewien problem, który widzę w Legii i dlaczego nie widzę ich jako faworytów w żadnym z dwóch najbliższych spotkań. Wierzę jednak, że takie mecze jak ten mogą też dawać im pewien optymizm, że szczególnie kiedy tacy piłkarze jak Juri Ribeiro, którzy wydawało się, że to może być gorszy sezon dla nich, potrafią nagle przy odpowiedniej ręce trenera się popisać. Myślę, że to dobry sygnał dla nich, szczególnie, że
dookoła klubu niekoniecznie krążą dobre sygnały, nawet słuchając wczorajszego wywiadu z Josue, że tak powiem, widać, że coś jednak gdzieś nie gra w Legii, więc trzeba się chwytać każdego pozytywnego sygnału. Yuri Ribeiro takim sygnałem jest i ten mecz był, myślę, czymś, czego mogą się chwycić i liczyć na to, że to ich może jakoś pociągnąć na najbliższe kolejki. Czas się właśnie przenieść na północny wschód Polski, do Białegostoku, gdzie przy ulicy Słonecznej swój mecz rozgrywał lider Ekstraklasy Jagiellonia Białystok. Na Podlasie przyjechał ŁKS Łódź, który no, nie spisał się tego dnia najlepiej. Mecz podobnego kalibru, właściwie można powiedzieć, no można tak właściwie to ująć, jak mecz poprzedzający spotkanie w Białymstoku, który już sobie omówiliśmy, czyli mecz Rakowa z Ruchem. Mecz, którym kandydat do Mistrzostwa Polski zespół ze ścisłej czołówki walczył z Beniaminkiem Outsiderem, będącym w strefie spadkowej, tylko że w przeciwieństwie do meczu w Częstochowie, tutaj grał tylko jeden zespół. Właściwie od 10 minuty się już wszystko ustawiło pod Jagiellonię idealnie, bo jak wyruszyła tiki-taka białostocka, tiki-taka trenera Siemieńca, no to po ŁKS-ie nie było czego zbierać. To jak przy pierwszej bramce, przy właśnie akcji bramkowej rozmontowana została defensywa ŁKS-u za pomocą jedynie kilku podań z pierwszej piłki, to był po prostu fenomen. I Nene pierwszy raz spośród dwóch w tym spotkaniu wpisał się na listę strzelców. Mecz w Jagiellonii praktycznie wzorowy, oczywiście ŁKS nie grał tego spotkania w optymalnym składzie, bo chwilę przed rozpoczęciem spotkania na rozgrzewce kontuzji doznał Michał Mokrzycki, właściwie szóstki w zespole ŁKS-u już bardzo szybko nie było, bo Admin Lwów leciał z czerwoną kartką za brutalny faul na jednym z piłkarzy zespołu z Białegostoku i właściwie no, graniem Ramirezem i Hotim w jednej linii bez żadnego takiego wsparcia dla nich defensywnego, no, to nie mogło się dobrze skończyć. I mimo tego, że ŁKS miał jeszcze jedną sytuację, gdzie z linii bramkowej piłkę po strzale Szeligi wybijał Dieges, no to był kompletnie bezradny w tym spotkaniu, co też druga połowa pokazała dobitnie. No, jeszcze w pierwszej połowie Dominik Marczuk słynnym polskim centrostrzałem umieścił piłkę w siatce, było 2-0, już można było powiedzieć, że było po meczu, a mecz skończył się no, wynikiem, którego można się wstydzić, którego trzeba się wstydzić. ŁKS po tych paru lepszych spotkaniach, po tych trzech meczach bez porażki, po tym remisie z Rakowem, którego być nie powinno, bo Łodzianie w tamtym spotkaniu byli zespołem, któremu to zwycięstwo mogłoby nawet należeć się bardziej ze względu na to, jak w tym meczu właśnie danym wyglądali. Mecz powinien skończyć nawet wynikiem 7-0, ostatecznie się tak nie skończyło, spalony Javiego Naranjo w ostatniej sytuacji. No i Jagiellonia nie ma tego rekordu, Jagiellonia wygrała tylko 6-0 z ŁKS-em, właściwie gol padał za golem w tamtym spotkaniu, nie można było powiedzieć, że no ŁKS jakkolwiek zagrozi zespołowi lidera, Jagiellonia umacnia się i właściwie można powiedzieć, że jest tym murowanym faworytem do mistrzostwa. I mimo trudniejszego terminarza w końcówce sezonu, mimo tego środowego, znaczy dzisiejszego, jak wy tego słuchacie, spotkania Pucharu Polski z Pogonią Szczecin, to ma autostradę do mistrzostwa, prawdopodobnie będzie też w finale Pucharu Polski, kto wie, może tak, może nie. Na pewno jest to zespół, który obecnie w Polsce gra w piłkę najlepiej, jeżeli ten zespół uda się w takim stanie utrzymać, to kto wie, czy nie będziemy mieli do czynienia z nowym Rakowem, ale oczywiście to jest Ekstraklasa Jagiellonia w zeszłym roku. Przed 26 kolejką, przed 27 właściwie, miała 30 punktów mniej, nawet od Śląska Wrocław w tamtym czasie, który prawie spadł z ligi, więc wszystko tu się może jeszcze odwrócić o 180 stopni, jednak w chwili obecnej Jagiellonia nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo. A jak wy ten mecz, w którym Jagiellonia rozgromiła ŁKS 6-0, ocenicie? Można powiedzieć, że ten mecz zakończył się w taki sposób, w jaki zakończyć się musiał. Tu nie chodzi nawet mi o sam wynik, bo akurat takiego pogromu się nie spodziewałem, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz mecz się skończył wynikiem 6-0, o ile 5-0 się co jakiś czas zdarzało, to szóstki już dłuższy czas nikt nie przyjął. Nie no, w lutym był taki mecz, Radomiak Krakowia. A, tylko że Radomiak grał od pierwszej w dziesiątkę. No, w ŁKS to chociaż jedną dostał przed czerwoną kartką, więc można powiedzieć, że mam taryfę ulgową. Ale w takich normalnych warunkach no to już tego długi czas nie było, ale tak czy siak zdarza się to
rzadko. I nie wiem, co okazję musiałby zrobić, żeby tego meczu nie przegrać. Na pewno, żeby nie przegrał tak wysoko, no to czerwonej kartki musiałby nie dostać Adrien Lovo, który no, zachował się w głupi sposób i tak duże szczęście ma i on, i nas, że Hiszpan nie zdążył położyć tej nogi na ziemi, bo gdyby takim zagraniem Francuz docisnąłby mu tą nogę do murawy, to po pierwsze dla niego skończyłoby się to pewnie zawieszeniem na co najmniej parę spotkań, a dla niego mogłoby się skończyć bardzo groźnym urazem. Także można powiedzieć, że oboje mieli w tej sytuacji szczęście, ale jest to przed tą sytuacją strzelanie rozpoczyna Nenę, który no, po kapitalnym dalekim podał Wdowika pewnie uderzył na 1-0. I no, ta czerwona kartka już w stanie 0-1 dla UKS-u, no, to zwiastowała, że tu już jest po wszystkim i kwestia tylko będzie, ile bramek UKS przyjmie. No a jak się okazało, przyjął ich dużo. Do przerwy może nie wyglądało to zbyt źle, bo jedną bramkę jeszcze dołożył Marczuk, no, kapitalnym właśnie centrostrzałem, można powiedzieć. Po jego reakcji no, to nie było absolutnie zamierzone, to z czego sam on nie ukrywał. No ale wpadło i to się liczy. Ale prawdziwy pogrom się zaczął po przerwie. Chociaż i tak trzeba było na to czekać, bo trzecia bramka to dopiero 64 minuta. Imas, Pululu. Całą bramkę dołożył także wprowadzony Kubicki. Zapisał się również kolejny rezerwowy, czyli Tomasz Kupisz, który dołożył co prawda nie bramkę, ale asystę przy dublecie Nene, który no, pewnie chciałby mieć hat-tricka, ale nie było mu to dane w tym spotkaniu. Bramki nie udało się zdobyć na Manacho, który był bardzo aktywny po również prowadzeniu z ławki. Co prawda strzelił ją w ostatniej akcji meczu, ale jednak przy zagraniu bodajże Imaza był wcześniej spalony. No i skończyło się tylko w słowie 6-0. No UKS wypadł dramatycznie, no musiało się tak skończyć. W czerwonej kartce to już było pewne, że to już jest, będzie pogrom, tylko pytanie czy jaki. Wydawało mi się, że 3-4-0 i na tym Jagiellonia poprzestanie. Ale jak już się rozochocili z tymi bramkami, strzeli kolejne, to było widać, że tu nie ma czekania do końca meczu, tylko tu jest chęć do zdobycia kolejnych bramek i sukcesywnie je dokładali. A i tak jeszcze Aleksander Bobek miał ich taką interwencję. Nie pamiętam przy czym strzale to było, chyba Kaliskanera, ale nie jestem pewien, gdzie i tak wyjął strzał lecący w okno, także to mogło być jeszcze wyżej. No i okazji tak się niech się cieszy, że Jagiellonia odpaliła się z strzeli tych rynek takie 20 minut wcześniej, bo tu ten rekord na 100% byłby pobity, a nawet ten rekord Legii z Wisłą Kraków, czyli najwyższej wygranej ostatnich lat, tam było 7-0 w 2019 roku, jeśli się nie mylę, to i tak mógł być zagrożony. Jagiellonia dwa razy do formy, to widać, no a UKS... Ciężko cokolwiek powiedzieć po tym meczu, bo tak jak spadek UKS-u jest w dużej mierze przyklepany, to ten mecz tak naprawdę ani niczego nie pogrzebał, no bo ciężko to było zakładać jakiekolwiek punkty. Więc no, skończyło się tak, jak się musiało, chociaż w bardzo, bardzo mocno drastycznej formie. Drużyna z czołówki, wygrywająca 6-0 z czerwoną latarnią, która jest dość zabawna i ma dość radosną defensywę. Oczywiście opisuję mecz Arsenal Sheffield w tym momencie, tak akurat mi przyszedł do głowy. Oczywiście chcę zauważyć fakt, że gdyby to się działo w jakiejkolwiek innej lidze, że czerwona latarnia, która jest najgorszą drużyną w defensywie, gra z jedną z najlepszych drużyn ofensywie, tak naprawdę najlepszą drużyną ofensywnie, to nikt specjalnie nie byłby zdziwiony. Myślę, że ten wynik był przyjęty jednak dość normalnie. Tymczasem tutaj jest miło widzieć wreszcie pewną, jak to powiedzieć, normalność, ale pewną formę i to, że drużyna z czołówki jest w stanie zrobić taki wynik. Zresztą Raków ruch najlepiej pokazuje, że to nie jest takie proste. Zresztą Raków po prostu w ostatnich kolejkach, gdyż wszystkimi Beniaminkami solidarnie zremisował. Czasem Jagiellonia postanowiła, że pokaże, jak grać LKS-em i wyszło bardzo dobrze. Brak Mokrzyckiego na pewno pomógł. Czerwona kartka dla Lovo, myślę, już kompletnie zamknęła sprawę. Zastanawiałem się, co mogłoby
powstrzymać Jagiellonię przed wygraniem 6-0, a może nawet i więcej, to prawdopodobnie tylko Walkover byłby w stanie, bo wtedy tylko 3-0 mogliby wygrać. Ale niestety to dla kibiców UKS-u się nie wydarzyło, więc muszą przyjąć 6 do swojego repertuaru i czekać na to, na kolejny mecz, na rehabilitację. Pięknie się bawili chłopaki, naprawdę klep. Tutaj można się naprawdę mieć równie wyluzowane słownictwo, jak ich gra momentami, gdyż po prostu bardzo przyjemnie się na to patrzyło. Farty gol, nie mieli, też był bardzo ładny, jeśli chodzi o akcję. Zresztą przynajmniej parę goli było bardzo ładnych. A szkoda, że ta ostatnia bramka nie wpadła, bo to zagranie Kupisza napędzające akcję piętą to była wisienka na torcie i myślę, że by było idealne podsumowanie tego, jak Jagiellonia zagrała. Życzę im tego, żeby się nie wystrzelali w tym jednym meczu i nie okazało się, że z Legią będzie nudne 0-0 po jednym celnym strzale z obu stron. A jakoś mam obawy, że to może być droga naszej ligi, bo nie może być zbyt ciekawie i że Legia raczej pójdzie drogą meczu Arsenal Manchester City. Można zdecydowanie pozazdrościć Jagiellonii. Mówię tutaj w kontekście drużyn, które oglądają się tapletami Jagiellonii, czyli Legia, Lech, Pogoń, Raków czy Śląsk, bo te drużyny na pewno chciałyby zagrać w tym sezonie, tak jak Jagiellonia, a Jagiellonia, jak wiadomo, gra naprawdę fajną piłkę i mimo jakichś tam pojedynczych wpadek, to są drużyną, która nie tyle co przejdzie do historii, co będzie po prostu bardzo pozytywnie wspominana i myślę, że kibice z Jagiellonii mogą się poczuć lekko rozczarowani, jeśli skończą ten sezon bez jakiegokolwiek trofeum, ale mimo wszystko jakkolwiek się nie skończy ten sezon i tak ta drużyna będzie wspominana pozytywnie, bo jest to drużyna, która gra na piłkę naprawdę fajną i moim zdaniem najlepszą w tym sezonie. Jak odpalasz sobie mecz Jagiellonii, to masz właściwie pewność, że mecz będzie ciekawy, że nie będziesz się nudził. Ci kibice, którzy przychodzą na stadion, też pewnie za każdym razem mają wysokie oczekiwania co do widowiska, a piłkarze tacy jak Romanczuk, Wdowik, Nene, Marczuk, Imas czy Polulu, to są piłkarze, z którymi Białystok może się jak najbardziej identyfikować. W kontekście tego spotkania to tyle, ale skoro wiemy wszyscy, jaki dzisiaj będzie mecz po tym, jak wy to oglądacie, mianowicie 20:30 i także w Szczecinie zmierzy się Pogoń z Jagiellonią, to teraz naturalnie przejdziemy sobie do meczu rozgrywanego w Szczecinie w Wielką Sobotę, czyli meczu Pogoni Szczecin z Krakowią. Meczu, którym nie musieliśmy czekać długo na jakieś ważniejsze wydarzenia, ponieważ już dokładnie w trzeciej minucie mieliśmy remis 1-1. Na początku od razu w 40 sekundzie na listę strzelców pisał się Fredrik Ulvestad, a w trzeciej minucie po dośrodkowaniu Olafsona z rzutu rożnego gola strzelił Kalman. Najlepsza postać tego spotkania, najlepszy piłkarz, zdecydowanie Kamil Grosicki, który w pierwszej połowie napędzał wszystkie właściwie ataki zespołu ze Szczecina, zespołu Portowców. Widać, że było po nim tą energię, to bycie wypoczętym po kadrze, gdzie w reprezentacji Polski nie wszedł, ale nawet na minutę w meczach z Estonią i Walią. Widać było po nim, że jest głodny gry, coś pokazały te pierwsze 16 minut, gdzie Grosicki dwa razy asystował. Raz przy bramce właśnie Weszada, drugim razem za przy bramce samobójczej Eneo Bitriego. Już kolejne dwa punkty do klasyfikacji kanadyjskiej Grosicki sobie wpisał. Pewne prowadzenie Pogoni 2-1 do przerwy, gdzie właściwie Krakowia na dobrą sprawę poza strzałem Kalmana z główki nie zagroziła, była zespołem bezbarwnym. Zdarzały się jakieś pojedyncze wypady, ale nawet konkretnych strzałów nie było i właściwie Pogoń wygrała ten mecz no bardzo łatwo. W drugiej połowie dopiero Krakowia mniej więcej jakoś się przebudziła, było parę sytuacji, wszedł na boisko m.in. Michał Rakoczy, wszedł też Patryk Makuch i wyglądało to trochę lepiej, bo Krakowia, jak widać w ostatnich spotkaniach, kiedy nie gra Makuch, kiedy nie gra Rakoczy, to wygląda to znacznie gorzej. O ile Olafsson dobrze zastąpił Pawła Jaroszyńskiego na tyle, że sam Jaroszyński do składu wrócić nie może, to jednak Mikkel Maigard, który grał z Pogonią w pierwszym składzie, bodajże nawet po raz trzeci z rzędu, czy też czwarty, co nie powinno się moim zdaniem przy takiej jego grze wydarzyć. Tak samo grał Takuto Oshima, który na dziesiątce w meczu z Koroną
Nie grał źle, też kiedy wchodził wyżej, wyglądał dobrze też w meczu z Widzewem ostatnim przed przerwą na reprezentację. Ale to nie jest taka sama jakość jak Rako czy Makuch, w szczególności Makuch, który zarówno z piłką przy nodze potrafi zrobić całkiem pozytywne rzeczy, ale generalnie też pomaga Krakowi w grze bezpośredniej, w powietrzu, jako drugi napastnik też bardziej ustawiony z boku niż Kalman i to też w większości spotkań plusowało przy drużynie pasów. Ostatecznie jeszcze w końcówce spotkania Wahan Bichachcian, rezerwowy w tym spotkaniu Ormianin, przełożył piłkarza Krakowi na prawą nogę i pokonał grającego pierwszy mecz w tym sezonie Lukasa Hroszczo 3-1. Pogoń wygrywa pewnie. Początek, który zwiastował nam ultra emocjonujący roller coaster, przemienił się w dalszej części na nudny mecz, który właściwie, no tak jak mówię, Pogoń wygrała bez żadnych problemów i w tej chwili krzesełko, na którym siedzi Jacek Zieliński, jest dosyć gorące i mecz z ŁKS-em w najbliższej kolejce będzie meczem o posadę trenera pasów, który już do tego zespołu wrócił po raz drugi, prawdopodobnie po raz drugi może wylecieć. Nic dziwnego, bo Krakowia po obiecującym początku wiosny nie wygrała od spotkania tego otwierającego rundę, którym pokonali Radomiaka 6-0. Od tamtego momentu Krakowia wygrać nie potrafi i nic dziwnego, że musi dojść do jakichś zmian, ponieważ coraz gorzej z tym zespołem z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień się dzieje. A jak Wy ocenicie mecz rozgrywany w ten weekend w Szczecinie? Mizerne starcie w wykonaniu Krakowi, która no, większość nie postawiła zbyt ciężkich warunków Pogoni, która, tak jak powiedziałeś, wygrała ten mecz względnie łatwo. No, bo już w pierwszej minucie było 1-0, gdzie Grosicki podawał z lewego skrzydła do pola karnego. Tam nie wiem, co robił Majgard, że dopuścił piłkarza Pogoni do strzału. No bo Ulwersztat tak naprawdę mógł sobie wbiec, jeszcze druga pewnie mógłby przyjąć, ale nie zdecydował się na to, uderzył od razu i się to opłaciło, ale no, skarżyłbym mimo wszystko bym Duńczyka za ten powrót. Ale już chwilę później Krakowia wróciła do gry, bo po rzucie rożnym również zawodnik ofensywny nie podpisał się kryciem, bo Kuluris zgubił kryjącego go Kalmana, a ten uderzył do bramki już w czwartej, w trzeciej minucie było 1-1. No ale również nie było trzeba długo czekać na to, żeby z kolei Pogoń odpowiedziała kolejną bramką, gdzie po kolejnym zagraniu Grosickiego i podaniu w pole karne Bitri uprzedził zawodnika Pogoni, tylko uprzedził to w taki sposób, że wbił piłkę do własnej bramki. No i właściwie od tego momentu Krakowie już nie było w stanie odpowiedzieć golem na 2-2. No to ten mecz dosyć mocno stracił na jakości, bo Pogoń prowadziła grę, miała parę sytuacji, ale dosyć długo z nich nie skorzystała. No ale już pod koniec starcia ten wynik dobił Bichachcian. Chwilę potem zresztą jak wszedł z ławki, no w sumie to byłoby na tyle. Łatwe zwycięstwo Pogoni. No a Krakowia, mimo tego, że zaczęła tą rundę fenomenalnie od meczu z Radomiakiem, to poza tym meczem to tak naprawdę mecz albo średnie, albo słabe. I to niestety jest jeden z tych, które pasowują się w tą drugą kategorię. No i zasłużenie przegrywa. A co do samego meczu, były emocje, ale tak naprawdę po pierwszych 20 paru minutach, no już się skończyły. Bardzo intensywny początek, ale im dalej raz tym gorzej. Jeśli chodzi o Pogoń, to tutaj jest naprawdę karuzela emocji w Szczecinie, bo raz te mecze są wygrywane w spektakularny sposób, raz wręcz rozczarowujące są te mecze dla kibiców i tak na dobrą sprawę kibic, który przychodzi sobie w sobotni wieczór na stadion Pogoni, nie wie, czego możesz się spodziewać. Czy jego drużyna wygra wysoko, czy może w jakimś ładnym stylu, czy będzie jakaś rozczarowująca porażka, albo jak ten mecz ostatni z Zagłębiem u siebie, który no nie skończył się dobrze dla portowców.
Tak czy inaczej, Pogoń dalej jest drużyną klasową, która będzie do końca walczyć o najwyższe cele. Wiadomo, są w grze zarówno w Ekstraklasie, jak i w Pucharze Polski. I no, jak to mówią, no, czas pokaże. Być może skończą ten sezon w jakimś trofeum, być może dalej będzie ta łatka zero tituli, która krąży na Twitterze. Tak czy inaczej, kibice mogą być zadowoleni z drużyny, którą mają, bo jest to naprawdę fajna ekipa. Mają piłkarzy, w którym mogą się identyfikować. Mowa oczywiście o Kamilu Grzeszczyckim, który jest w świetnej formie. Szkoda, że nie zagrał w żadnym z meczów barażowych w każdym, ale na pewno był tam wartością dodaną, chociażby w szatni. Tak jak jest wartością dodaną w szatni Pogoni, bo jak widać na tych wszystkich kulisach, jak na tych nagraniach z szatni, to Kamil Grosicki zawsze ma ten decydujący głos. Zawsze jest tym zawodnikiem, który motywuje zespół i jak na razie jest zawodnikiem, który może dawać przykład tym wszystkim pozostałym piłkarzom, zarówno młodym, jak i tym starszym. A co do Krakowi, to jest w tym sezonie taka drużyna, no nie bójmy się tego powiedzieć, rozczarowująca. Jak sobie spojrzymy w tabelę, 13 miejsce, 4 punkty nad strefą spadkową i tutaj do końca, myślę, nie mogą być pewni utrzymania. Muszą piłkarze dać sobie wszystko, żeby w końcu przypieczętować to utrzymanie. Muszą wygrać ten 1-2 metry najbliższe, żeby w ogóle myśleć o utrzymaniu, bo tak na dobrą sprawę nie jest to takie pewne i nie jest im to należne z góry, więc tutaj Krakowia oprócz tych przebłysków, które miała między innymi z Legią, czy wiadomo, to powinna wziąć się do roboty i w końcu zacząć regularnie punktować. Ja ze swojej strony jeszcze tak dodam, że każdy wiedziałby, jak przebiegnie ten mecz, jeśli tylko włączyłby zapowiedź meczu Pogoni Krakowia. Mateusz Perek powiedział, że Pogoń będzie mocno atakować od początku, a największym zagrożeniem Krakowie jest Kalman. Wystarczyło postawić, że w pierwszych 15 minutach to się wydarzy. Milionerami bylibyśmy. Trzeba słuchać tego podcastu. Wie się więcej. Tak, i my Mateusza Perka też z tego miejsca pozdrawiamy i wszystkich zapraszamy do słuchania naszych zapowiedzi meczowych, bo to co Mateusz powiedział i to co się stało, to no właściwie można powiedzieć, że scenariusz podobny do scenariusza z meczu Puszcza Radomia, którego teraz sobie omówimy, no bo jeżeli chodzi o sam mecz, powiedziałbym, że no był on ostry, wany. Też nic dziwnego, że była w nim pokazana czerwona kartka, dwie drużyny, które grają właśnie ostro, bezpośrednio. I z graniem w piłkę może czasami za bardzo nie ma to za dużo wspólnego, ale mecz taki też może być całkiem niezły do oglądania. Był do oglądania niezły dopiero tylko w końcówce. Mecz Wysokiej Łocy zaczęła Puszcza, bo już po chaosie w polu karnym Radomiaka piłkę do siatki umieścił Roman Jakuba i właściwie gospodarze kontrolowali przebieg tego meczu. Radomiak atakował, ale z tych ataków nie było nic konkretnego. Raz urwał się Leonardo Rocha i strzelił prosto w Oliwiera Zycha. Raz też po strzale z dystansu byłego piłkarza Puszczy Dawida Abramowicza piłkę musiał właśnie bramkarz pożony zastąpili Oliwier Zych wybijać, piąstkować nad bramkę. No i poza tym w pierwszej połowie to było na tyle. Nic się za bardzo nie działo, było dużo fauli, było dużo ostrej gry. Mecz był też taki bardzo zamknięty. Radomiak nie potrafił się odnaleźć z piłką przy nodze przede wszystkim, kiedy trzeba było rozgrywać piłkę w ataku pozycyjnym, bardzo średnio Radomiakowi to wychodziło. Też dużym osłabieniem dla Radomiaka będzie kontuzja Leonardo Roszy, której nabawił się w końcówce pierwszej połowy. Prawdopodobnie coś ze stawem skokowym. Prawdopodobnie na szczęście dla wszystkich, w szczególności dla Roszy i dla Radomiaka, to nie jest żadne zerwanie. Bodajże nawet nie stało się nic na tyle poważnego, co miałoby go wykluczyć na dłuższy czas. Ale mimo wszystko parę meczów bez niego przy takim stylu Radomiaka może być naprawdę dużą stratą brak zawodnika, który w zeszłym sezonie już nas bardzo fajnie oczarował i w momencie, kiedy Pedro Henrique przychodził do klubu, wydawało się, że pewnie będzie pewniakiem do gry w pierwszym składzie. Teraz, kiedy Henrique już nie ma, on wraca, ale no nie jest to najlepszy powrót w historii piłki nożnej. No i Puszcza w drugiej połowie wyglądała też na początku lepiej. Mniej więcej przez pierwsze 15 minut były strzały m.in. Jakuby. Też dużo rzutów z autu bezpośrednich, dużo dośrodkowań, no i tych sytuacji, mimo tego, że ciekawych to było mało, to jednak Puszcza wyglądała na zespół, który ten mecz
pewnie wygra do momentu, nawet kiedy już właściwie można powiedzieć, że wyleciał po brutalnym, a może nie że brutalnym, ale takim niestosownym kopnięciu Wojciecha Hajdy, kiedy Kapo Werdeńczyk, Wagner Diaz, który grał całkiem niezły mecz, który w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią przed przerwą na kadrę też nie grał złego meczu. Teraz wyleciał, czerwona kartka, zasłużona, pewna, i wszystkim się wydawało, że puszcza to spotkanie dowiezie, ale nie Płomiczanie, o dziwo, ten mecz zremisowali. Coś, co mogło wydarzyć się tylko w Prima Aprilis, coś, co nie powinno się wydarzyć. Sytuacja analogicznie podobna do słynnego wydarzenia z meczu Polska-Kolumbia, kiedy Tomasz Kuszczak przepuszcza zbyt mocne podanie bramkarza kolumbijskiego do własnej bramki, i to w tym samym momencie uczynił, w tym samym meczu, w tym, o którym omawiamy, Oliwier Zych. Była taka sytuacja, że piłkę miał Gabriel Kobylak pod własnym polem karnym, gdzieś mniej więcej 80 metrów do bramki właśnie strzeżonej przez Oliwiera Zycha. Za długie podanie, za mocne do swoich napastników. Piłka przelatuje, Zych komunikuje obrońcom, żeby zostawili mu tą piłkę, bo jest pewny, bo już jest pewny, że ją złapie, kontroluje sytuację. Tymczasem ona po koźle odbija się tak, że lobuje Zycha. On nie nadąża z wybiciem piłki z bramki. No i jest 1-1 w najbardziej kuriozalny sposób, jaki tylko się chyba dało. I później Radomiaka ta sytuacja odblokowała, mniej więcej atakowali, zagrażali bramce zespołu z Niepołomic. Aktywny był Lisandro Semedo, który przez wcześniej w ogóle nie był praktycznie w ogóle widoczny. Dostał też swoją szansę. No nie wykorzystał, nie było już później żadnej bramki w tym spotkaniu. Mecz czasami w niektórych momentach oglądało się naprawdę kiepsko, chociaż puszcza mogła też na swoją stronę przechylić w jednej z ostatnich akcji meczu. Thiago, były piłkarz Krakowi, doszedł do strzału obronionego przez Kobylaka, że bramki nie było, właściwie sytuacja sam na sam, można było zrobić wszystko, a Thiago szedł prosto w bramkarza Radomiaka, który miał swój dzień, dosłownie też można powiedzieć, że dzień konia. Wszystko mu wychodziło, nie dość, że strzelił tego kuriozalnego i historycznego gola, to jeszcze na dodatek wybronił mecz swojemu zespołowi, obronił dużo dobrych strzałów ze strony piłkarzy Puszczy, i ta jedna bramka też nie czyni tego, że Kobylak poza bramką zagrał słaby mecz, bo tak rzeczywiście nie było i być może był to najlepszy bramkarz w tej kolejce, może na równi z Mateuszem Kochalskim w meczu Stal Lech, o którym sobie w dalszej części podcastu opowiemy, ale zanim jeszcze to tak parę słów o meczu Puszczy z Radomiakiem. Co sądzicie o tym spotkaniu, jak go ocenicie, czy rzeczywiście można podjąć takiej brutalnej ocenie tego spotkania, że to było jedno z gorszych spotkań w tej kolejce, czy rzeczywiście mogą trochę z tym przesadzić, bo rzeczywiście momentami mogło tak się nam wydawać, że nie był to najlepszy mecz do oglądania. Co sądzicie, jak ocenicie to spotkanie? Znaczy, czy to był najgorszy mecz tej kolejki? Nie, chociaż był jedno z gorszych. No ale otarcie, które miało miejsce zaraz później między Lechem a Stalą, momentami było jeszcze gorsze, bo przynajmniej podobne. Ale jeśli chodzi o sam mecz, to Puszcza nie gra może wielkiego spotkania, ale jednak do tej straty bramki w drugiej połowie ten mecz w dużej mierze kontrolowali i bardzo długo prowadzili, bo w pierwszej części, pierwszej połowy po rzucie z autu Jakuba dopada do odbitej piłki, ładny strzał zapewnia prowadzenie. Prowadzenie, które utrzymało się bardzo długo. Radomiak, właśnie jedyna sytuacja, którą był w stanie odpowiedzieć, to jeden strzał z końcówki pierwszej połowy, który bronił Oliwier Zych. To by było w sumie na tyle. Natomiast prawdziwa tragikomedia dla Puszczy rozpoczęła się, gdy w drugiej połowie z boiska, podtrzymując tą tradycję czerwonych kartek, nie wiem, która to już jest w tej rundzie dla Radomiaka, ale przynajmniej chyba czwarta, czy nawet piąta, jeśli się nie mylę, i wylatuje z boiska, no to biorąc pod uwagę to, że Puszcza gra 11-10 i na dodatek prowadzi, więc już to najcięższy znajomy ze sobą, czyli wyjście na prowadzenie,
To, że ten mecz dowiedział się, tym bardziej że nic nie wskazywało na to, że Radomiak ma tu realnie powalczyć chociażby o punkt. No ale parę minut później ledwie Kubelak wybija, właściwie wybija, podaje piłkę dalekim zagraniem sprzed własnego pola karnego. Co prawda piłka nie dociera do żadnego zawodnika Radomiaka, ale kozuje. I tu kozuje tak, że lobuje Olivera Zycha, który później nie jest w stanie jej dogonić. No i trzeba jasno powiedzieć, że Zych powinien tą rautę wziąć w 100% na siebie, bo nie dosyć, że pokazywał, że piłka jest jego i że on tą sytuację załatwi, no to jeszcze był źle ustawiony, bo przez to, że był za daleko od linii bramki, nie był w stanie później tej piłki, którego przelobowała, dogonić. Puszcza po tej bramce w stracony sposób absurdalny jeszcze próbowała wrócić na prowadzenie. Miała tego naprawdę bardzo dogodną sytuację pod koniec, gdy poszła kontra 4 na jednego. Tam wcześniej jeden zawodnik Lerner miał dobrze zwiedziony przy próbie wybicia tej piłki. I o ile to podanie było moim zdaniem nie najlepsze, to i tak Thiago doszedł do no, sytuacji absolutnie stuprocentowej, ale no, fatalnie to wykończył prosto w Kubelaka, który no, niespodziewanie wyrósł na bohatera tego meczu, bo strzelona bramka i jeszcze obroniona setka w tuż końcówce spotkania. No i puszcza grając w taki sposób, na pewno się nie pomaga sobie w walce o utrzymanie. I mimo tego, że Radomiak pewnie musi być zadowolony z końcowego rezultatu, przez tak ten mecz wyglądał, no to dalej to nie jest drużyna, która gra na miarę tego, chociażby jakie robiła transfery, i dalej jest to drużyna obiektywnie mówiąc słaba. No a w Puszczy ten, kto przez bardzo długi czas był jednym z najbardziej pewnych punktów, czyli jej bramkarz, no zawiódł w tym meczu pojedynczym błędem, no ale jednak błędem, który skutkuje utratą 2 punktów. No to warto jeszcze może wyróżnić Wuskowicza, który nie zagrał może dobrego spotkania. No to jednak, mówiąc to może nie do końca poważnie, no to jednak dokłada kolejną rzecz w ofensywie, no bo przy podaniu do Kubelaka, który strzelił bramkę, no to właśnie on zanotował asystę, pewnie jeszcze bardziej niespodziewaną niż ta bramka. No i tak Puszcza, można powiedzieć, że ma szczęście, bo jej bezpośredni, najbliższy rywal do walce o utrzymanie Korona swój mecz przegrała, także mimo tego zawodu, jakim jest ten rezultat, no to punkt odrobiony, wychodząc z strefy spadkowej, ale no, trzeba było wyciągnąć z tego meczu zdecydowanie więcej i Puszcza przez głupi błąd, na własne życzenie, nie odskakuje jeszcze tak mocno, jak byłaby w stanie to zrobić. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że szanuję Radomiak za wdrożenie klasycznego, B-klasowego rozwiązania, kiedy ci nie idzie i w gruncie rzeczy grasz dość słabo. Graj piłkarza mniej. Jeden piłkarz mniej, jeden gol więcej. Nie spodziewałem się, że zadziała to w ten sposób, ale myślę, że w Radomiu nie narzekają na tę sytuację, bo do tej 60 minuty wydawało się, że to jest taki 65 nawet, że to jest mecz typu ciągniemy spokojnie, nic się nie dzieje. W końcu Puszcza po jakimś aucie kolejnym albo rożnym, wciśnie drugą bramkę i się rozejdziemy w pokoju. Tymczasem jeden dziwny wykop, który prawdopodobnie nie wydarzyłby się, gdyby grali w 11, ponieważ tutaj, kiedy grasz w 10, to jednak więcej grasz do przodu, więcej bardziej bezpośrednio tam podał po prostu najsilniej jak mógł, liczył, że któryś tam 2 czy 3 piłkarzy, którzy byli, do tego dojdzie, zamienił się w gola kolejki. Powiem, nie wiem, czy był piękniejszy gol w tej kolejce, a nawet jeśli nie piękniejszy, to bardziej zasługujący na miano gola kolejki. No i od tego czasu Radomiak też zaczął grać dobrze, co jest miłe. Ja miałem zaskoczeniem, że Radomiak postanowił, że 10. To lepiej nam się gra, jak mamy 10, niż jak mamy 11. I nawet kilka razy byli o
nie chcę powiedzieć o jednego piłkarza od strzelenia gola, ale często było tak, że to była piłka zagrywana do Leonardo Rossi, którego już nie było na boisku od kilkudziesięciu, więc z powodu kontuzji brakowało tej osoby, ale wciąż samo tworzenie akcji było znacznie lepsze. Co Puszcza zrobiła w tej sytuacji, wychodząc w furkę, to nie wiem. Wiem natomiast, że kosztuje ich to 2 punkty i w tym momencie ich sytuacja jest dość ciężka, bo Gwiazda Chorzowa po prostu nie będzie. Kiedy ostatni raz jakby Ruch i Puszcza grały w takiej konfiguracji, to Ruch wygrał. Jak Ruch z Puszczą jeszcze w pierwszej lidze miał całkiem dobry bilans, bo w pewnym sensie obie te drużyny grają w dość podobny sposób. Szczególnie w pierwszej lidze grały. Teraz trochę się to zmieniło, ale wydaje mi się, że pewien ogólny punkt pozostaje taki sam i Ruch ze swoją walką, szczególnie kilku piłkarzy, szczególnie walecznych tutaj może być godnym rywalem dla Puszczy Niepołomice. I myślę, że oni w tym momencie powinni się bać tego meczu, bo jeśli przegrają, to moim zdaniem Puszcza będzie na dobrej drodze, by spaść. Choć oczywiście będziemy nawet prawdopodobnie bardziej myślą o meczach z Krakowem i Koroną, jako tych, które mogą ich ewentualnie wrócić. Nie oszukujmy się, że te dwie kolejki pod koniec kwietnia będą być najważniejsze dla całego układu dołu tabeli. Mecze Puszczy z Krakowem i Koroną. I to jest to, na co powinni patrzeć. Nawet jeśli przegrają w Stadionie Śląskim, to w Niepołomicach dramatu nie ma i tak naprawdę każdy taki mecz, który jest teraz, nawet mogą przegrać wszystkie te mecze do tej pory, jeśli tamte dwa mecze wygrają, moim zdaniem. Tamte dwa mecze będą absolutnie kluczowe dla nich utrzymania. Teraz jest to bolesne, ale kiedy grasz o 6 punktów, to wygrana w takich meczach jest nawet ważniejsza. No można powiedzieć, że to był taki luźny mecz Ekstraklasy o 12:30. Na początku gol dla Puszczy po olbrzymim zamieszaniu w polu karnym. Później czerwona kartka dla Radomiaka, już kolejna w tej rundzie. A dosłownie po chwili gol bramkarza dający w ostateczności punkt. Chyba nikogo, kto polską ligę ogląda, nie dziwi taki przebieg zdarzeń. A teraz już całkowicie serio, Radomiak tym punktem zdecydowanie przybliża się do utrzymania i ich ten punkt zdecydowanie bardziej powinien cieszyć niż Puszczę, która w tabeli znajduje się w dużo gorszej pozycji i w kuriozalny sposób straciła te 2 dodatkowe punkty. A tak poza tym, to Puszcza wciąż jest w grze o utrzymanie i tych punktów może jak najbardziej jeszcze kilka, może kilkanaście nabić i w ostateczności się utrzymać, bo terminarz mają zdecydowanie korzystniejszy w porównaniu do swoich bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie. No to o meczu Puszczy z Radomiakiem wszystko. Przenosimy się do województwa łódzkiego. Mecz Widzewa Łódź z Koloną Kielce rozgrywany w sercu Łodzi. Mecz taki dosyć wyrównany, w szczególności w pierwszej połowie, gdzie oba zespoły miały swoje lepsze, gorsze momenty. Widzew był lepszy z początku spotkania, dobrych sytuacji strzał miał na przykład Bartłomiej Pawłowski, chociaż nie byłby gol uznany i tak przez rękę Antoniego Klimka chwilę wcześniej. Sam Klimek też oddawał, nawet można powiedzieć, że centrostrzał, ale taki, który nawet można powiedzieć, że to był bardziej strzał, tylko że on byłby niecelny, nawet gdyby Ksawier Biedziekońskiego opuścił. I tak naprawdę to było na tyle ze strony Widzewa, tak do 25 minuty, gdzie w tym momencie Korona przejęła inicjatywę, miała swoją świetną sytuację po tym, jak Bartosz Kwiecień osędował poprzeczkę. Możliwe, że w tamtej sytuacji należał się Koronie rzut karny, ale się go nie dopatrzono. Mógł być faulowany zarówno Dalmału, jak i bodajże jeszcze ten piłkarz. Chwilę później nie dopatrzono się niczego i tą nudną, tak może nie, że nudną, ale taką przeciętną pierwszą połowę miał nam zamykać doliczony czas gry, gdzie w trakcie jego się wydarzyło znacznie więcej niż można powiedzieć przez całą pierwszą połowę, bo piłkę do siatki strzelił Imat Rondić i było 1-0. Jedyny celny strzał w pierwszych 45 minutach licząc oba zespoły, więc wydawało się, że to był póki co gorszy mecz niż mecz w Mielcu czy mecz w Zabrzu do tej pory, no ale się jednak okazało, że czy mecz w Niepołomicach, w Krakowie przede wszystkim, przepraszam za tą pomyłkę,
ale nie było tak źle, jak się okazywało, że może być, ponieważ Korona w drugiej połowie rozpoczęła marsz po remis, tą drogę do remisu, do jednego punktu, do wyrównania od trzech rzutów rożnych. Znowu groźny strzał oddawał Kwiecień, obronił go jednak Gikiewicz, ale zamiast gonić wynik, te trzy rzuty rożne nic nie dały i Korona właściwie tylko pogorszyła swoją sytuację. Głupi faul Dominika Zatora w bocznym sektorze boiska, strzał z dosyć nieoczekiwanej pozycji Frana Alvareza, zawodnik tego spotkania, zdecydowanie Hiszpan były zawodnik Albacete, nie dość, że strzelił gola na 2-0, też asystował przy jednej z bramek, która co prawda wydarzyła się trochę później, bo Kielczanie musieli zagrać ba-bank. Na boisku pojawił się Petteri Forsell, wracający do Ekstraklasy po 5 latach, bodajże nawet chyba nie po 5, tylko nawet po 4, kiedy grał w barwach Stali Mielec, wrócił trochę chudszy, ale nie z takim przytupem, jak do Ekstraklasy wchodził, kiedy strzelał bramkę przeciwko Pogoni Szczecin jeszcze w barwach Miedzi Legnica. Nie był w tym meczu jakiś wyjątkowo dobry, nie wyglądał on jak zawodnik, który ma ten zespół wzmocnić. Właściwie też wyglądał jak zawodnik, który od dobrych paru miesięcy nie grał w piłkę, bo tak rzeczywiście było. Innym rezerwowym, który w Koronie pojawił się na boisku, był Jakub Konstantyn, który dostał piłkę na lewym skrzydle przy jednej okazji, wymanewrował obronę Widzewa i włożył piłkę do pustej bramki do Jewgenia Szykałki. Koroniarze zapali kontakt, ale na chwilę też przejęli inicjatywę, ale generalnie to Widzew cały czas kontrolował wydarzenia boiskowe w drugiej połowie. Był to praktycznie, oprócz tej straconej bramki, bardzo sytuacji, bardzo dobry mecz Widzewa. Też idealnie podsumowany świetnym strzem Antoniego Klimka. Przy samym okienku w końcówce spotkania gol pieczętujący zwycięstwo i też Widzew wygrywa w tym spotkaniu 3-1. Widzew umacnia się w środku tabeli. Widzew właśnie może zaraz dołączyć do tych zespołów, czyli tych grających o pietruszkę tak zwaną, czyli Górnika Zabrze, a także Stali Mielec, które już o nic więcej wyżej nie powalczą, też szans na utrzymanie, na spadek właściwie nie mają praktycznie żadnych, bo na utrzymanie to już można powiedzieć, że są tego od dawna pewni. Widzew do nich się przybliża, a Korona musi się martwić, bo nie dość, że co chwilę wypada im jakiś kluczowy zawodnik, to widmo spadku jest coraz większe i tak jak też powiedział przed chwilą Mateusz, mecz z Puszczą, który w najbliższym czasie, pod koniec kwietnia będzie rozgrywany, może być meczem kluczowym, meczem, który zadecyduje o tym, czy Korona spadnie z ligi, czy nie. Najprawdopodobniej teraz już jest też ogłoszony nowy zawodnik Korony Kielce, o czym Paweł Golański bodajże dla jednego z mediów wypowiadał się w wywiadzie wtorkowym, także być może teraz jest jeszcze jakiś nowy zawodnik oprócz Forsella, który ma zastąpić przynajmniej częściowo Nono, który do końca sezonu już nie zagra, być może w następnym też nie zauważymy go przez najbliższe 2-3 miesiące, ponieważ zerwał więzadła krzyżowe, podobnie jak Kryło Petrow i Jakub Bukowski. No jak pech, to pech. Trzech zawodników zrywa więzadła w jednym sezonie. No nie można tu mówić o czymś, że to było rzeczywiście coś zamierzonego. Duży pech po stronie Korony, który może ich kosztować utrzymanie się w lidze. A jak ocenicie Wy spotkanie rozgrywane w Łodzi? A można powiedzieć, że takie Fran Alvarez show, bo był to zawodnik, który właśnie ustawił Widzewowi mecz, który ma toczyć w różnych kierunkach, bo o ile pierwsza połowa, no to nie było jakieś taka z sól futbolu i było to dosyć przyjętne widowisko, to ciężko było jakoś może wskazać drużynę, która bardziej dominowała. No aż tu tam właśnie Hiszpana widzę wyszedł na prowadzenie, bo Alvarez dogrywał do Rondicia, który miał już zadanie tylko wbić piłkę z metra do bramki, co uczynił. I widzę, zdobył kluczową w tym spotkaniu bramkę. A jeszcze drugą, może mniej ważną, ale taką, która już no, ustawiła widzowy mecz w 100%, to strzelił już sam Fran Alvarez z rzutu wolnego, z boku boiska, z ciężkiej pozycji, ale udało mu się piłkę dokręcić do bramki. I wtedy Widzew już zdecydowanie zaczął dominować, chociaż o ironio niedługo stracił bramkę na 1-2, no ale
to właśnie było wszystko, na co już Korona w tym momencie było stać. No ale jeszcze w samej końcówce udało się dołożyć trzecią bramkę, bardzo ładny gol również Antoniego Klimka, od piłka padająca, bez szans, bramkarz Korony i już było po meczu. No widzę trochę na przekór temu, co mówiłem jakiś miesiąc temu. No, mecz z LKS nie był wyjątkiem, rzeczywiście udaje się łapać formę, jak Widzewowi można powiedzieć, że no, źle to idzie, to jest ta drużyna naprawdę nie robić rzeczy naprawdę piękne dla oka, co chociażby bramki z tego meczu udowodniły. No, Widzew już zdecydowanie wycofuje się z tej jakiejkolwiek myślenia o spadku, chociaż tak byłoby o to ciężko już wcześniej. I taki solidny środek tabeli, czy może nawet gdzieś patrzenie, żeby wyprzedzić Zagłębie, czy naciskać na, ale jak najbardziej są na to widoki. No a Korona, ciężko mi naprawdę wytłumaczyć, co w tej drużynie nie funkcjonuje, ale no, kolejny mecz nie wychodzi, przegrywają, mimo wszystko zasłużenie. I też no, następne kolejki będą absolutnie kluczowe, bo mimo tego, że Puszcza zmarnowała swoją szansę, to i tak chociaż zdobyła punkt, przez co Korona z powrotem spada do strefy spadkowej. No i nie, mi szkoda byłoby, żeby taka drużyna zleciała z ligi, bo to są naprawdę, mają paru fajnych piłkarzy. Oczywiście, że są kontuzje, no ale trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej Korona się dosyć szybko pożegna z tym Ekstraklasą. Udało się przeżyć pierwszy sezon, ale no, jest bardzo duża szansa, że drugiego już jej się nie uda. Wydaje mi się, że byłoby szkoda, bo naprawdę są zespoły słabsze, gorsze, z gorszym potencjałem, które no, punktują lepiej od Korony i widmo spadku no, jest bardzo, bardzo realne i no, trzeba mimo wszystko powiedzieć, że Korona znajduje się w strefie spadkowej i niestety zasłużenie. Różnica między Widzewem i Koroną moim zdaniem jest taka, że kiedy był mecz, powiedzmy, w najlepszych momentach dla Korony, to był to mecz dość wyrównany. Korona tak naprawdę tworzyła sobie jakieś okazje tylko, gdy miała jakiś stały fragment. Pamięta, albo dośrodkowanie. Nie były to najbardziej ekscytujące momenty, nie oszukujmy się. I jeśli był mecz, bym powiedział, na dobrym gruncie na Koronę, to wtedy, kiedy był mniej więcej wyrównany. Natomiast Widzew miał tę umiejętność, tę możliwość, że był w stanie przycisnąć i grać faktycznie o poziom półtora wyżej niż Korona i wyglądał wtedy na drużynę z wyższego środka tabeli, że tak powiem, taką, która ma potencjał na szóste miejsce w tabeli. No, trochę bycie górnikiem Zabrze numer dwa. I wtedy, tak jak na przykład w pierwszych minutach, Korona nie wiedziała za bardzo, co się dzieje. Wtedy było naprawdę trudno. Trochę ten gol na 2-0 mnie zaskoczył. Nie wiem, zaskoczył chyba też bramkarza Krzewiera Dziekuńskiego, bo mimo wszystko był to strzał z rzutu wolnego z dość ostrego kąta. Wiem, że Sikawka mógł to wybić i winie też trochę jego w tej sytuacji, ale można było się na pewno zachować troszkę lepiej. Tutaj był klasyczny przykład, dlaczego warto celować w światło bramki podczas takich sytuacji, gdyż mógł to być równie dobrze po prostu jakiś cross, który akurat szczęśliwie zamienił się w strzał, ale tak, widzę, był o klasę lepszy przez przynajmniej sporą część tego spotkania i wygrał zasłużenie. Mógł wygrać jedną bramką, wygrał dwoma. Myślę, że nie powinno się z tym jakoś kłócić. Jakie są nadzieje dla Korony? Termin w tym momencie jest taki, że mają rywali, którzy są bliżej jej, którzy są w jej zasięgu, bo najpierw grają u siebie ze Starą Mielec, potem jadą do Grodziska, a następnie grają u siebie z Radomiakiem. To jest coś, co może pewną szansę dla Korony, że grają z rywalami o względnie podobnej klasie i w tym do tego mecze ze Starą i Radomiakiem w siebie. Także terminarz jest przychylny i jeśli nie wykorzystają tej szansy, to mecz z Puszczą może być meczem, w którym nie wiem, czy Kamil Kuzera dalej będzie trenerem, bo wtedy może być grany efekt nowej miotły, zwłaszcza jeśli się okaże, że
na przykład Korona będzie na 17 miejscu w momencie rozgrywania meczu Korona Puszcza. Mogę też tutaj dodać pewien element czasowości, gdyż ptaszki ćwierkają, że nowym piłkarzem Korony ma być Fredrik Krokstad, środkowy pomocnik, który był kapitanem w 14 drużynie Ligi Norweskiej w Stabæk, o ile tak to się wymawia. Był tam, grał z większość meczów z opaską kapitana, no i nie prezentował jakichś szczególnych liczb. No, miał 4 asysty w 28 meczach, ale myślę, że w tym momencie też mówili o tym, że mają całkiem spore ograniczenia związane chociażby z tym, kiedy piłkarze grali i ile razy mogły. I to, jakie mają właściwie pole talentu, ale jest to jakiś piłkarz. Problem oczywiście jest dokładnie taki sam, jaki był z Peterim Forsellem, czyli że ostatni mecz zagrał pół roku temu, 5 miesięcy temu, więc pytanie, ile Forsell, czy rzeczony Krokstad, który jest raczej środkowym pomocnikiem, od biedy zagra też na bok pomocy, będzie w stanie pomóc w tej fazie sezonu, czy to nie jest tak, że w tym momencie, zanim oni realnie dojdą do pełni dyspozycji, to już będziemy w Już wiem, nawet to wyglądało w przypadku Podstawskiego, który teoretycznie przyszedł we wrześniu, a tak naprawdę no, niby poza tym, że akurat udał mu się strzał z Rakowem, to też długo dochodził do takiej w pełni optymalnej dyspozycji, więc jestem ciekaw, czy tutaj oni są w stanie faktycznie coś zmienić. Niemniej jednak Korona dość desperacko, ale próbuje. Tak jak powiedzieliście wcześniej, miejsce Korony jest w Ekstraklasie ze względu zarówno też na kwestie sportowe, jak i organizacyjne, czy również na infrastrukturę, ale niestety ostatnimi czasy Korona spuściła z tonu i gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, które były wyższe niż walka o utrzymanie. Pewnie w Kielcach liczy na walkę o środek tabeli w okolicach tego 10. miejsca. A najbliższe mecze Korona gra właśnie z rywalami o podobnym potencjale do tego, w którym znajdują się obecnie, czyli tymi rywalami, którzy walczą również w tym momencie o utrzymanie i dopiero na koniec sezonu grają z takimi drużynami jak Jagiellonia czy Lech, czyli zespołami, które już nie będą miały nic do stracenia pod koniec sezonu i nie dość, że są o klasę lepszą drużyną niż Korona, to jeszcze będą miały dodatkową motywację w postaci ewentualnej walki o mistrzostwo, żeby dowieść te 3 punkty do końca. Więc jeśli Korona chciałaby myśleć teraz już o utrzymaniu, to muszą w tych najbliższych meczach, czy za tydzień, czy za 2 tygodnie, czy za 3, grać na 100%, by potem nie oglądać się na innych. A co do Widzewa, Widzew robi jak najbardziej swoje. Mimo rozczarowującego wyniku w Pucharze Polski z Wisłą, to we Ekstraklasie grają na miarę swojego potencjału i można powiedzieć, że już na dobre zadomowili się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce i mimo grania w kratkę są drużyną, którą można obejrzeć i się nie nudzić. Ich mecze praktycznie zawsze dowożą, zawsze są ciekawe i taki bezstronny kibic oglądając sobie mecz Widzewa, zwłaszcza te mecze Widzewa w Łodzi, może sobie spokojnie obejrzeć i być przekonany, że takiego niezłe widowisko. Z Łodzi przenosimy się do słonecznego Mielca, przynajmniej słonecznego w momencie, kiedy mecz Stali Mielec z Lechem Poznań był rozgrywany. Był to mecz, który miał Lecha poniekąd trochę odblokować. Stal już nie gra o nic, Stal właściwie może tylko mierzyć wyżej niż niżej, ale to też był taki mecz, gdzie nie musieli się oni za bardzo starać w końcu. Nawet takie najmniejsze starania na Lecha często w ostatnim czasie wystarczają i tym razem też można było tak powiedzieć, że Stal nie musiała robić tego, co musiała robić w meczach z innymi przeciwnikami, żeby do Lecha się dobrać, bo to pierwsza połowa w głównej mierze, w dużej mierze była pod dyktando Stali, byli pod bramką mało konkretni. Iliasz Kubin też przez dobrze grającą defensywę Lecha był zneutralizowany, właściwie tak jak w meczu z Rakowem niedawnym, też rozgrywanym na stadionie przy ulicy Solskiego. Był zneutralizowany do tego stopnia, że jedyne co mu pozostało do wykonywania to raczej rozbijanie się z obrońcami rywali gdzieś mniej więcej 20 metrów, nawet 30 metrów od bramki rywala.
tyłem do bramki, żeby tę piłkę utrzymywać. Stal miała dużo szans, bo stałych fragmentów gry były to jednak bardzo mało konkretne szanse. Strzały niecelne, ewentualnie strzały, które Mrozek z łatwością wyłapywał. Takim najlepszym strzałem Stali w pierwszej części gry był strzał Koriego Hinokio. Było to uderzenie bardzo mocne, ale jednak były bramkarz Stali, Mrozek, pewnie ten strzał złapał i Lech dopiero z momentu, tak od momentu 35 minuty zaczął na dobrą sprawę grać. Głównie za sprawą Filipa Marfińskiego i Filipa Szymczaka, którzy za uszy ciągnęli zespół. Pierwszy z nich miał dwa groźne strzały z dystansu, drugi jako pierwszy zagroził bramce świetnie dysponowanego tego dnia Mateusza Kochalskiego. Ale wraz z końcem połowy nawet no nie było ani jednej bramki. Szymczak powinien pokonać Kochalskiego, powinien strzelić go otwierającego wynik. Jednak tego nie zrobił, gdyż dobijając piłkę na pustą bramkę, właściwie można powiedzieć, że piłkę idealnie wybił jeden z obrońców zespołu z Mielca. No i było do przerwy 0-0. Druga połowa była tylko jednak troszkę lepsza. Stal właściwie oprócz sytuacji z główki Gettingera i pojedynczych wypadów jeszcze poza tym był jeszcze strzał Hinokio, który też był bardzo lekki i ciężko było z tego strzelić gola. No to poza tymi paroma sytuacjami nie stworzyła sobie nic. Kompletnie niewidoczny Szkurin, kompletnie niewidoczny przód zespołu Kamila Kieresia. No i tylko jeden celny strzał Lecha w drugiej połowie, mimo czasami ogromnej dominacji. Może dominacja to jest złe słowo, patrząc na to, że Lech grał tylko po obwodzie kunktatorsko, byleby jak najłatwiej, bez żadnego ryzyka. Tak jak od paru meczów Lech gra, tak grał i też w Mielcu. Kolejosz mógł strzelić gola za sprawą dośrodkowania centrostrzału właściwie. Niki Kwiatkiewicza, który on niemal przelobował Mateusza Kochalskiego. Poza tym była jeszcze sytuacja, gdzie Bert Esseling, grający ogólnie bardzo dobre spotkanie, nawet jedno z lepszych w tej kolejce, jeżeli chodzi o defensorów, falował przed polem karnym Christophera Welde. Nie wiem, jakim cudem tam nie było czerwonej kartki, gdy Welde bez tego faulu mógł wyjść sam na sam z Kochalskim, który nawet nie ruszył się za bardzo z linii bramkowej. Według przepisów powinna to być czerwona kartka, jak też z wielu źródeł uchodzi. Nie mi to oceniać, osobiście mi się wydaje, że powinna być tam czerwona kartka i to nie tylko ze względu na to, że gdzieś tam z Lechem, można powiedzieć, trochę sympatyzuje, to była czerwona kartka jak nic. Więc przechodząc sobie tak już do samego końca, Lech przez to spotkanie może wypaść z pucharów. W kuluarach już się mówi, że Mariusz Rumak z Pogonią zagrał posadę, a z taką Pogonią, jaka w ostatnim czasie gra, z jaką formą wychodzi na poszczególnych rywali, jak radzi sobie Kamil Grosicki, jak ciężko będzie go zneutralizować takiemu Joelowi Prejrze, który w ostatnim czasie jest znacznie w dołku, nawet można powiedzieć, że w bardzo ogromnym dołku formy. No to wydaje mi się, że Mariusz Rumak, że dni Mariusza Rumaka w Lechu jako trener pierwszego zespołu są już policzone i ten wybór, tragiczny wybór, no, który już się odbija czkawką, będzie chociaż jakakolwiek próba zmycia tej wielkiej plamy, jaka pojawiła się na herbie Lecha Poznań wraz z przyjściem tego szkoleniowca. Jak wy ocenicie mecz Lecha ze Stalą? Być może jeden z gorszych meczów w kolejce, jak nie najgorszy. Może ty zwyczajnie zaczniesz jako pierwszy od swojej opinii. Powiem szczerze, że nie chcę się już pastwić nad Lechem, bo właściwie co mecz jest to samo. Nie wiem, co w tym momencie byłoby z drużyną Lecha, gdyby mecz z Wartą nie miał miejsca przed przerwą na kadrę. A miałby miejsce dopiero, załóżmy, za 2-3 kolejki. Ta seria bez bramki trwałaby na nowo. Patrząc na to, że mecz ze Stalą ponad 100 minut, to byłoby to już około 600 minut bez strzelnej bramki. Lech przez pierwsze 40 minut tego spotkania był tak tragiczny, że oddał ledwie jeden strzał. Był to niecelny strzał. Bodajże był zablokowana szansa Szymczaka, gdzie on uderzył piłkę od obrońca i wyszła ona na rzut rożny i to było wszystko. Przez pół meczu to było jedyne, co Lech był w stanie sobie wypracować. Z drugiej strony Stal, mimo tego, że dominowała, bo i optycznie miała więcej procent posiadania piłki, więcej rzutów wolnych rożnych, no to nie stwarzała sobie dobrych sytuacji.
Raz musiał Mrozek interweniować i raz jeszcze na samym początku spotkania był chyba po rzucie rożnym strzał głową, który przyszedł tuż obok słupka, taka kozująca piłka. No i na ostatnie 5 minut pierwszej połowy niespodziewanie Lech postanowił, że nagle zacznie grać w piłkę i to było naprawdę dobre 5 minut, jakkolwiek to brzmi. Gdzie było co najmniej kilka sytuacji do strzelania bramki, bo był strzał Marchińskiego, który zbijał, który chyba wyszedłby za bramkę, ale i tak go odbijał Kochalski. Jeszcze ten strzał Marchińskiego, który odbijał, właśnie nawet nie bronił, dosłownie to odbił dosyć intuicyjnie Kochalski i gdyby miał, załóżmy, pół sekundy mniej na interwencję, to wydaje mi się, że byłaby z tego bramka. No i dwie sytuacje Szymczaka, gdzie raz był zablokowany strzał z paru metrów, no i ta dobitka, którą najpierw broni Kochalski, Szymczak dobija tą piłkę do pustej bramki, no ale chyba Gettinger to zatrzymuje na linii i piłkę wybija. No ale niestety Lech uznał, że po przerwie nie wróci do takiego grania jak to ostatnie mityczne już 5 minut, tylko postanowił, że będzie grać w taki sam sposób jak przez większe spotkania. Z tą różnicą, że Stal już oddała Lechowi piłkę i tylko się broniła, bo chyba uznała, że jednak ten remis im też pasuje. Ale grał sobie, kopał piłkę, można powiedzieć, przez 45 minut, bo nie można nazwać tego grą ofensywną. Sytuacja chyba jedyna taka warta uwagi to był popełnienie piłkę Skiriego, golizady, trąca tą piłkę, ale uderza ją tyle lekko, że bramkarz Stali ją łapie, to by było na tyle. No, karykaturalny występ Lecha, gdzie dosłownie 5 minut było dobre, a reszta tego meczu to była absolutny miszmasz, zero pomysłu, zero chęci. A jak Stali też się odechciał w pewnym momencie grać, ten mecz był momentami nieoglądalny. Dlatego chociaż mówiłem, że starcie Radomiaka z Puszczą nie było aż takie złe. W defensywie raczej poprawnie, ale akurat za Rumaka z defensywą, mniejsza z tego meczu Strachowym, nie ma większych problemów. A ofensywa niestety też typowa jak za tego trenera. Trzeci remis 0-0. No, mówię, gdyby nie było tego meczu z Wartą, to nie wiem, jak daleko trzeba by sięgać, żeby znaleźć taką serię bez strzelonej bramki w wykonaniu Lecha, bo to by chyba przebiło nawet serię z Urbana jakieś 8 lat. Temu coś pokazuje, do jakich czasów odchodzimy. A jeszcze prawdą jest to, te informacje, które się pojawiają o trenerze Lecha, że jak się odnosi do piłkarzy, no to po prostu szapoba dla zarządu, że takiego człowieka zatrudnili, no ale tu już powiedzmy, że jeszcze się wstrzymam, bo nie są to informacje oficjalne, chociaż raczej wątpię, że coś takiego oficjalnie kiedyś wypłynęło, jak już to po latach. Co do tej kontrowersji, no to oczywiście sędzia Tomański popełnił no fatalny błąd, czy niedopatrzenie bardziej, nawet nie błąd, bo Esselin powinien wylecieć z boiska. To nie jest kwestia interpretacji przepisów, bo jeśli był faul, a dostał kartkę, więc faul był, no to musi iść do czerwona, bo to był ostatni zawodnik. No ale nie, to jest to sędzia bardzo słuchaj, że nie jest to nic chyba kontrowersyjnego, takie stwierdzenie, bo chyba każdy się z tym zgodzi, kto oglądał też raz na jakiś czas naszą ligę. No ale nie ma co tego usprawiedliwiać tego meczu, że tą sytuacją, bo no dobra, załóżmy, że byłby tutaj rzut wolny, czerwona kartka, no ale niewiele by to raczej zmieniło, bo nawet Stal grającą dziesiątkę, która pewnie broniłaby się jeszcze bardziej, to jest naturalne, to Lech nie byłby w stanie im zrobić jeszcze bardziej niczego. No i podsumowując już, kończąc właściwie, to był już mój przydługi wywód, no to sytuacja w tabeli jest taka, że no, przez jedną kolejkę zmieniło się to sporo, bo po pierwsze Jagiellonia odjechała na kolejne 2 punkty i strata Lecha do niej to jest już 6 punktów, a Legia i Pogoń wygrały swoje mecze, więc jest dosyć realny scenariusz, że Lech wyleci przynajmniej na 5. miejsce po następnej kolejce. No ma chociaż o tyle szczęście, że Legia gra z Jagiellonią, gdzie ma dosyć ciężko zwycięstwo, bo tak to byłaby realna perspektywa 6. miejsca w następnej kolejce. No i patrząc na to, że Lech gra z Pogonią, z którą oba mecze w tym sezonie przegrał i to do zera, w tym ten pierwszy w lidze wysoko, to można powiedzieć, że nie wieszczę niestety sukcesu drużynie Lecha. I no, jeśli Pogoń będzie w formie, to jest możliwa wysoka porażka. A tak czy siak nie spodziewam się, żeby Lech ten mecz wygrał. Szczerze, ja
Miałem przeczucie, że ten mecz do Lecha nie będzie wyglądał dobrze w momencie zobaczenia ławki. Pięciu ludzi na ławce mimo wszystko nie widziałem już od dawna. Ostatni raz, kiedy przypomina mi się tak wąska ławka poza. Choć w sumie nawet ruch po sraczce miał szerszą ławkę niż Lech w tym momencie, to gdy Michniewicz kończył swoją przygodę i chyba na mecz z Piastem, gdy Legia grała, to też była jakaś bardzo krótka ławka rezerwowych i w sumie tam też było dużo przecieków o tym, że sytuacja w szatni nie jest dobra, także zauważam tutaj pewne punkty wspólne. Jeśli chodzi o mecz, no to no nie było to dobre. Lech tutaj nie zaprezentował się dobrze poza około 8 minutami. Widzę, że Górnik i Lech po tym jak zagrali 0-0, te słynne sprzed paru tygodni, obie teraz postanowiły, że będą grać dobrze przez około 10 minut. 15. Tyle wystarczy. Jak widać, Górnikowi 15 minut dobrej gry nie wystarczyło na Legię. Stal Mielec mimo wszystko jest minimalnie gorsza niż Legia. Minimalnie, ale jednak, więc to, że Lech zagrał dobrze przez około 8 minut, wystarczyło na remis 0-0. Możemy oczywiście w tym momencie teoretyzować, czy gdyby Esseling wyleciał z czerwoną kartką, tak jak powinien, to czy sytuacja byłaby inna, ale Lech niestety lub stety wyglądał na drużynę, która prawdopodobnie nawet gdyby rywal był w dziesiątkę i było jeszcze 45 minut do rozegrania, nawet z przerwą, to nie wymyśliłby nic odkrywczego, nic nowego i wróciliśmy prawie, że do punktu wyjścia. Nie widzę wielkiej różnicy między tą drużyną a drużyną Johna van der Broma. Poza tym, że Welde robi mniej błysków. A jakby wydaje mi się, że Welde jest nawet jest bardziej irytujący niż był tam być może nawet przez cały ten sezon. I żeby sobie przypomnieć Welde, który kolejny mecz jest bez szału, no to chyba musielibyśmy się wrócić do poprzedniego sezonu i tego dualizmu Christophera Welde, Liga Konferencji. Problem jest taki, że nie ma teraz Ligi Konferencji ani Pucharu Polski, w którym Welde może błyszczeć i widzimy tylko Lecha, który powoli człapie. Właśnie pytanie do czego? Ja tutaj mówię i sądzę, że terminarz może być ewentualnym sprzymierzeńcem Lecha, gdyż grają z Puszczą, ŁKS-em, Krakowią i Ruchem po meczu z Pogonią. Zresztą i z Pogonią, i z Legią grają u siebie, jeśli mają szukać jakiejś szansy, jakiejś nadziei. Właśnie w tym, że oba te najcięższe mecze grają u siebie. Myślę, że to jest to. Jest pytanie, co z Mariuszem Rumakiem. Jeśli zostanie, to może być na nic. Być może by się przydał Rafał Janas. Patrząc jak gra Lech, stałe fragmenty gry, to może by się przydał Marek Motyka, aby tutaj odświeżyć trochę stałe fragmenty, Szarańcza, inne warianty. Myślę, że gorzej niż z Rumakiem nie będzie, więc pomyślcie, moim zdaniem uczciwa propozycja. Mecz sam w sobie nie dowiózł w porównaniu do oczekiwania. Jak wiadomo, oczekiwania wcale nie były zbyt wysokie, więc to wiele mówi o tym meczu. Stal swoje okazje miała na początku meczu, podobnie jak Lech. I równie dobrze któraś z drużyn mogła pełną pulę zdobyć. Tak się jednak nie stało. Stal dobrze w ten mecz weszła. Mogła szybko nawet wyjść na prowadzenie, ale później oczywiście spuściła z tonu. Mogła też rozważać, co by było, gdyby obrońca Stali wyleciał z boiska. W mojej ocenie powinien tą czerwoną kartkę otrzymać, ale tak się nie stało. Co prawda to była końcówka meczu, ale Lech mógł to jeszcze wykorzystać. Ale co do samego Lecha. Lech w tym sezonie zawodzi i jestem ciekaw, czy kibice to wytrzymają, bo w tym sezonie ich cierpliwość jest naprawdę duża w porównaniu do poprzednich lat, kiedy Lech nie dowoził w sezonie. A Lech to przecież jest coroczny kandydat do mistrzostwa. Co roku ma mocną kadrę. Co roku tam są nazwiska, które kibice mogą z dumą nosić na swoich koszulkach, między innymi Isak, Welde. Isak to wiadomo, że w tym sezonie za wiele nie pograł z wiadomych względów, ale Lech sam w tym sezonie na 26 meczów wygrał zaledwie 12, to jest poniżej 50% spotkań, które Lech wygrywał.
Dodatkowo odpadnięcie z Pogonią w Pucharze Polski, a klubie zawodzi też przede wszystkim komunikacja, gdyż kibice nie do końca wiedzą, co się dzieje z kontuzjowanymi piłkarzami, a moim zdaniem mają prawo wiedzieć. Tak było w przypadku Sousy, gdzie ta komunikacja między klubem a kibicami zdecydowanie zawodzi, gdzie są cały czas jakieś niejasności i obawiam się, że kibice mogą po prostu tego nie wytrzymać i w którymś momencie głośno powiedzieć o tym, co myślą, tak jak między innymi w sezonie 17-18, kiedy podczas tego ostatniego meczu sezonu na stadionie przy Bułgarskiej doszło do walkovera ze względu na ten protest kibiców przeciwko tej sytuacji, która się działa w klubie. Potencjał kadrowy, tak jak mówię, mają ogromny, który pozwala myśleć o pierwszym miejscu co roku. Nawet w tym sezonie, jak przed sezonem jeszcze typowałem głównych kandydatów do mistrzostwa, to moim zdaniem Lech był tym numerem jeden po odpadnięciu ze Spartakiem. Tym notabene bardzo kompromitującym dla zarządu całego, dla piłkarzy, ale jednak to odpadnięcie mogło zostać przyćmione tą lepszą grą Lecha. Lech mógł się zrehabilitować, mógł wskoczyć na te podium, mógł walczyć, nawet nie jak równy z równym, nawet mogli odskoczyć swoim rywalom. Na pochwałę zdecydowanie ostatni mecz Lecha z Jagiellonią sprzed miesiąca, który dawał rzeczywiście nadzieję kibicom, że Mariusz Rumak wprowadzi Lecha na właściwe tory. Tak się niestety nie stało. Lech ma ostatnimi czasy problemy w ogóle ze strzelaniem bramek. Pamiętamy, była ta długa i kompromitująca seria bez strzelonego gola, przerwana ostatecznie w meczu z Wartą, ale też spotkałem się z kibicami, z opiniami kibiców Lecha, którzy uważają, że obecna drużyna jest bardzo antypatyczna w porównaniu do poprzednich lat i trudno się z nią po prostu identyfikować. Także jeszcze na sam koniec przejdziemy sobie szybko do spotkania rozgrywanego w też Wielką Sobotę ostatniego, które sobie omówimy właśnie, mecz Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław. Też oczekiwań zbyt dużych wobec tego spotkania nie było, czysto piłkarsko bardzo słaby to był mecz. Śląsk w ataku w pierwszej połowie nie istniał, Piast wyglądał dobrze fizycznie, dużo kreował sobie co najciekawsze po stałych fragmentach gry, czy po rzutach z autu, które Patryk Dziczek egzekwuje praktycznie idealnie. Jeżeli chodzi o dalekie wyrzuty, czy też po rzutach rożnych, dużo strzałów padało po właśnie stałych fragmentach, ale tylko raz celnie uderzył Piast. Śląsk oddał jeden strzał, jeden celny i to właśnie było idealne podsumowanie pierwszej połowy, bezbarwne 0-0. I dopiero te kolory pojawiły się po przerwie, gdzie przebudził się Erik Exposito, niewidoczny przez całą pierwszą połowę i właściwie niewidoczny przez całą dotychczasową rundę, dotychczasowe mecze rozgrywane w ramach rundy wiosennej tego sezonu, gdzie Exposito nie robił właściwie nic dobrego. Znikał na tle rywali kompletnie, już czasami się zdarzało nawet jak w meczu z Widzewem, że zasiadał na ławce i kompletnie temu zespołowi nie dawał nic. W meczu w Gliwicach gol i asysta, najpierw sam strzelił rzutu karnego, później dograł piłkę do świeżo co wprowadzonego Petra Schwarza. Bramka kontrowersyjna, ponieważ Patryk Klimala prawdopodobnie nie przepisał, wyeliminował z gry Miguela Munoza. To kwestia chyba interpretacji, chociaż też tak jak zwyczajnie wspomniał przy okazji meczu Lecha, tutaj mogą decydować przepisy i interpretacja, nie będzie bronić arbitra, jakim był tego dnia Szymon Marciniak. Więc tym bardziej dziwne, że w takim meczu zdarzały się błędy. Błąd był jeszcze możliwe, że delikatny przy pierwszej bramce Piasta, kiedy Tomasz Kuk dostał piłkę w polu karnym, być może przyjął ją ręką, tego nie wiadomo, ale piłka dotarła do Jorge Felixa, który podobnie jak jak jego rodak, czyli Erik Exposito, skończył mecz z golem i z asystą przy bramce Patryka Dziczka na 2-2. No i podsumowując, mecz porywający nie był. Znacznie jego postrzeganie zmienili Hiszpanie, którzy pojedynczymi sytuacjami odmienili to spotkanie, czyli Exposito, który do formy wraca, a także Felix, który formę trzyma, ponieważ to jest najjaśniejsza postać Piasta obecnie. Obaj zaliczyli po golu i asyście, tak jak wspomniałem. No i to jest remis, który Śląskowi w przeciwieństwie do reszty trochę daje, w przeciwieństwie do reszty czołówki,
ale też nie daje na tyle dużo, żeby myśleć spokojnie o powrocie do walki o Mistrzostwo Polski. Przewaga nad Rakowem to 2 punkty, nad Pogonią i Lechem Legią 3, więc jak Śląsk miał bardzo dużą przewagę na zakończenie rundy jesiennej, to teraz wygląda to bardzo, bardzo słabo. I tak jak wielu się spodziewało, to Śląsk może z tej walki już na dobre wypaść. Jak będzie, to powiedzą najbliższe tygodnie, gdzie Śląsk zagra m.in. z Legią przy Łazienkowskiej. Także będziemy te mecze uważnie obserwować i zobaczymy, czy Śląsk będzie jeszcze w stanie coś od siebie ciekawego pokazać, czy będzie tak samo bezbarwnym zespołem, jak był i w tym meczu z Piastem, i w meczach poprzednich. A Piast, cenny punkt w walce o utrzymanie, cenny też punkt w kontekście morali, które przed spotkaniem z Wisłą Kraków w Pucharze Polski, tym dzisiejszym spotkaniu, które będzie jako pierwsze rozgrywane przy ulicy Reymonta w Krakowie, będzie pewno ten mecz jakkolwiek pomoże moralnie zespołowi Piasta, ponieważ remis wyszarpany w okolicznościach, gdzie niekoniecznie byli zespołem lepszym od Śląska, może i powinni ten mecz wygrać, czują się też trochę oszukani przez sędziów, mają prawo do tego, ale na pewno no ten remis tak dużo im daje, w przeciwieństwie do tego, że Puszcza, która miała do nich jakąś stratę, przegrała, nie wiadomo jeszcze, nagrywamy to przed meczem Warty, jak spiszą się Zieloni w meczu z Zagłębiem Lubin, a także przegrały swoje mecze Krakowia, Korona, Ruch też tylko zemisował. Także już czysto ogólnie, jak ten mecz ocenicie? No, pierwsza połowa moim zdaniem jest absolutnie do zapomnienia, bo ciężko cokolwiek z niej wyróżnić. Absolutnie, może być, że mamy 45 minut w wykonaniu obu drużyn. Ciekawiej było już po przerwie. Piast zdobył przewagę i udokumentował to bramką strzoną przez Feliksa, tam jeszcze była analiza VAR, czy nie było zagrania ręką. Ostatecznie po tej interwencji uznano, że nie. No i w Piast zrobił coś niewytłumaczalnego, bo właściwie prowadzi i dominuje nad Śląskiem, który no, wyglądał dosyć mizernie. To traci dwie bramki. Najpierw po faulu w polu karnym, karnego wykorzystuje Exposito i w końcu trafia do skarnego, no ale gol to gol, a później dokłada do gola asystę, gdzie zagrywa w pole karne. No tam kontrowersja, czy Klimala nie faulował Munoza. Moim zdaniem mógł być tam faul, no ale sędzia Marciniak się nie dopatrzył. No, piłka przeszła, no i Szwarc no, wykorzystał setkę i wybronił się na prowadzenie. Ale to już byłoby wszystko, jeśli chodzi o zespół z Wrocławia. Ostatnią szansę w tym meczu wykorzystał swoją Piast. I w końcu Dziczek po odbitej piłce z rzutu rożnego uderza, strzał zblokowany i wpadł na obok trochę zaskoczonego Leszczyńskiego. Jest to też pierwszy gol Dziczka z gry zarówno w tym sezonie, jak i w ogóle od powrotu jego do Ekstraklasy, także no jest to rzecz warta wyróżnienia. Ale jeszcze w doliczonym czasie to Śląsk mógł przechylić szale na swoją stronę i uzyskać punkty, dlatego że Exposito, który rozegrał naprawdę no, najlepszy mecz w jego wykonaniu wiosną, tak nawiązując do jego dyspozycji z jesieni, bo obok do bramki i asysty mógł dołożyć drugiego gola, bo do opadającej piłki uderzył mocno, ale plach wyciągnął, udało mu się tą piłkę odbić. Piast mimo wszystko narzekać raczej nie będzie na jeden punkt. Śląsk, no, ciężko powiedzieć, no bo Śląsk jest w bardzo słabej formie od początku rundy i to tam przewaga nad kolejnymi drużynami topnieje. Jest bardzo realna szansa, że w następnej kolejce spadnie on. Czy za podium to jeszcze jest, zobaczymy, ale chociaż wypadnie z tego drugiego miejsca. Ale też no, Śląsk zdobywa dwa punkty, punkt i zdobywa dwa gole. No, w dużej mierze za sprawą Exposito, który no, pokazuje, jak bardzo ważną postacią jest dla tego klubu, bo tak naprawdę cały zryw Śląska
Oczywiście, no pierwszej bramki nie wypracował sam Exposito, no bo tam to było tylko rzut karny, ale jak duży wpływ ma ten zawodnik na tę drużynę, skoro właściwie w każdą sytuację, nawet nie tylko bramkę, jest zamieszany właśnie on. Bez niego, gdzie byłby dzisiaj Śląsk, no to pewnie, no oczywiście z jesienią zdobyłby o wiele mniej punktów, ale nawet teraz, no w takim meczu i tak, mimo jego słabej formy, w dużej mierze to on to zwycięstwo, że ten remis zapewnia. Nie był to mecz jakiś bardzo ciekawy. Śląsk, mimo że no, można dać ten punkt, no to z perspektywy tabeli nie jest to jakiś bardzo zadowalający rezultat. Nie był to może taki, tak jak zazwyczaj jest na koniec kolejki, taki mecz paździerz, ale no, bywały ciekawsze spotkania. Chociaż dobrze, że ta druga połowa nadrobiła, bo gdyby cały mecz wyglądał jak pierwsze 45 minut, no to byłby to jeden z kandydatów do najgorszego meczu tej kolejki. I tym akcentem chyba możemy już cały nasz podcast, cały ten odcinek, wielki odcinek zakończyć. Trochę nam się on przedłużył, ale mam nadzieję, że te parę minut w tą dłuższą stronę nie przynudziły Was i nie spowodowały, że odcinek jest jakoś zdecydowanie gorszy niż byłby, gdyby był krótszy. Więc cieszę się, że tak dobry podcast mogliście słuchać, bo w mojej opinii był to bardzo dobry odcinek, jak większość. Także to już przyszło już na pożegnanie, na podziękowania, więc dziękuję. To był Superbesa Podcast, Michał Wawrzyniak. To była wielka kolejka, wielkanocna kolejka Ekstraklasy 26. Seria G, którą podsumowaliśmy sobie w gronie. Janek był z nami, dziękuję. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Dziękuję też Mateuszowi Wójcikowi, który był z nami. Dzięki Mati także. Dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że wreszcie mogliśmy się spotkać i trochę porozmawiać o naszej piłeczce. My też się z tego powodu cieszymy. Dziękuję też zwyczajnemu kibicowi, który jak zwykle był z nami. Dziękuję zwyczajnie tobie także. Pozdrawiam. I to był koniec tego odcinka. To było wszystko. Dziękuję jeszcze raz bardzo za te wszystkie wyświetlenia, za te wszystkie odsłuchania. W najbliższym czasie, bo już za 2 dni w piątek słyszymy się na podsumowaniu jednej, drugiej finału, dokładnie półfinału w Pucharu Polski. Kto zagra na Stadionie Narodowym, przekonamy się już dzisiaj, kiedy wy tego słuchacie, czyli w środę. Mecze Wisły Kraków z Piastem Gliwice i Pogoni z Jagiellonią na pewno przyniosą sporo emocji. I na podsumowanie tego też zapraszam też na zapowiedzi meczów, które już wkrótce się pojawią, właściwie jedna z nich w tym tygodniu, jednego z niedzielnych spotkań, na dniach ogłoszenie jakiego. Więc dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, na razie, cześć i mam nadzieję, że dobrze się tego słuchało. Pozdrawiam.